Dzień dobry, z tej strony Psychotrop. Witam w najnowszym odcinku Palhaj Stewał, w którym pokażemy Wam, że już niżej nie można upaść. Ale wspaniała w ogóle wyprawa, nie? Jest szeroko. Słuchajcie, niżej się nie da upaść. Bez kitu. Nie, ja się boję tylko policji robali, nie? Ja jeszcze nie wspominałem o tym, ale ja mam kontuzję. Zajebiście jest! Wolność, pamiętajcie. I swoboda. To dzwoń do Zawielskiego, on będzie wiedział. A, czujesz się jak we filmie, Psycho? Nie. Palhajs TV. Bawiąc uczy, ucząc bawi. Upaść można po niefortunnym potknięciu. Upaść można również po pijaku. Można też upaść moralnie. Umówmy się, jest bardzo wiele sposobów na upadek. Ale co zrobić, jeżeli chcemy sięgnąć absolutnego dna i upaść tak nisko, jak tylko się da? Gdzie powinniśmy się wybrać? Aktualnie znajdujemy się w miejscowości Raczki Elbląskie, która leży w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie elbląskim, w gminie Elbląg. I to właśnie tutaj, na Żuławach Wiślanych nieopodal jeziora Druzno, znajduje się największa polska depresja. A co jest najlepsze na depresję? Psychotropy! Proszę Państwa, jak doskonale wiecie, od jakiegoś czasu na podróżnicze odcinki zabieramy ze sobą jakiegoś gościa. No, ten pomysł trochę spalił na panewce, dlatego że pomysł był taki, żeby zabierać na wycieczki osoby znane i lubiane. Niestety nikt znany i nikt lubiany się nie zgodził, a jak dotąd największą gwiazdą, która pojawiła się w podróżniczym odcinku Palhajs TV jest DJ Gregor. Dlatego musieliśmy szukać w drugiej, a nawet trzeciej lidze patocelebrytów i stąd właśnie wziął się tutaj psychotrop Alan Gruchała. Witam cię serdecznie. A, może zdejmę rękawiczkę. Jedyny, chociaż, który przyjechał. Chociaż wyszedłeś z stojki, może lepiej, żeby mnie... Nie, ale tą strzepywałem, więc... Aha, rozumiem. Alanie, witamy cię serdecznie w naszym programie. Jak widzimy, no, na załącznym obrazku piękna pogoda, słoneczny kwiecień Polski. Alanie, czy coś poza tym, że obiecałem ci 150 zł, nakłoniło cię do tego, żeby wystąpić w programie, czy tylko to 150 zł? I ogórki małosolne. Ogórki małosolne, rozumiem. Tak. I jest to dla ciebie jakaś nobilitacja, jakieś wyróżnienie, czy...? Że tutaj jestem? No. Oczywiście, że tak, to moje marzenie. Od 10 lat jestem fanem Janczara. Wszystkie programy z okrasą oglądam. Tak? I tak dalej, tak. Rozumiem. No dobra, proszę Państwa, nie przedłużajmy wstępu. Pada deszcz, jest zimno. Przybyliśmy, jak już wcześniej widzieliście, do miejscowości Raczki Elbląskie, ale nie po to, żeby stać przy tojce, tylko po to, żeby zobaczyć tą depresję. Chodźmy zobaczyć. Według Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii, właśnie tutaj, na terenie Raczek Elbląskich, znajduje się największa depresja w kraju. I wynosi ona 1,80 m pod poziomem morza. Proszę Państwa, moja żona ma 183 cm wzrostu. Luis, zostań tutaj. I na tym poziomie jest właśnie morze. Aktualnie, teoretycznie, znajdujemy się pod wodą. Czuję się, jakbym nie był pod wodą, ale generalnie, gdyby wały przeciwpowodziowe i wszystkie inne przerwały, to wtargnęłaby się tutaj woda i by nas zakryła. Byłeś kiedyś tak nisko? Chodź, Alan, nie wstydź się, podejdź, no. Byłem kiedyś tak nisko, jak występowałem na Gali Neumana. To byłem niżej nawet, ale to tylko wtedy. A tak to jeszcze nigdy. Proszę Państwa, jest taki trend na TikToku, w którym ludzie pokazują ten rów i mówią, że no dobra, skoro tu jest najniżej, to co tam jest, nie? Ale chodzi o naturalny punkt najniższy. Jak możemy zauważyć skały? Czekaj, bo teraz nie zauważą. O, teraz. Jak możemy zauważyć, te skały i kamienie powstały tutaj w sposób naturalny, a ten rów jest sztuczny. Jak nie wiem, czy rozumiecie, o co mi chodzi, że po prostu chodzi o naturalny najniższy punkt. Te głazy narzutowe, te skały, to wszystko tutaj jest od tysięcy lat, a ten rów tu naprawdę jest krótko. I proszę Państwa, kiedy planowaliśmy ten wyjazd, pogoda miała być piękna i wspaniała, ale przyszedł jakiś antycyklon, już nawet nie chcę powiedzieć, że nie pomnę imienia, ale na pewno to jest żeńskie. Bo w końcu depresji jesteśmy. Ale nie, antycyklony to zawsze są jakieś takie żeńskie imiona chyba, nie? Katrina. Niech będzie antycyklon... Anetka, to huragan Anetka. Huragan Anetka. Proszę Państwa, przybyliśmy tutaj właśnie po to, żeby zobaczyć, czy nie da się upaść niżej. Ale jak można najlepiej to sprawdzić? Piotr, ja Ci tutaj coś dałem. Tak, już proszę. O. Proszę, jedna i drugą tam, drugą. Nie, też tu mam, czekaj. Tak? Czekaj, no. A few moments later. Plan był taki, że przyjedziemy sobie tutaj, rozłożymy sobie piknik sobie. Grilla. Tak, grilla, będzie piknik.
No ale jak widzimy na załączonym obrazku, no pogoda nie jest zbyt łaskawa, pada deszcz, jest 0 stopni. Także w tym odcinku polegał to już wszystko. Tak, kończymy? Według podręczników to właśnie w tym miejscu jest najniższy punkt naszego kraju. Ale nie do końca jest to prawda. Dlatego, że pewni geodeci kilka lat temu postanowili zbadać dogłębnie te tereny i w pewnej okolicznej miejscowości dopatrzyli się, że tam jest niżej. Ale my dopiero za chwilę się tam udamy, bo jeszcze jedną rzecz wam chciałem powiedzieć. Jesteśmy na Żuławach. Wiesz, co są Żuławy w ogóle, o co tu chodzi? Tak. To są tereny, które kiedyś były pod wodą. Tutaj jest delta Wisły oraz innych rzek i kiedyś te wszystkie tereny były pod wodą. Ale ludzie za pomocą kiedyś wiatraków, teraz pomp oraz kanałów postanowili odwodnić te tereny właśnie po to, żeby zyskać nowe ziemie oraz grunty, które są bardzo żyzne. Ponieważ tutaj susza sobie nie jest zbyt groźna, dlatego że woda gruntowa jest bardzo nisko. Piotr, pokaż, jak woda gruntowa jest nisko. Łobabem. No, tu dokładnie, potniesz się o ziemię i woda tryska, nie? Takie to jest. Dzieci się w piaskownicy bawią i kałuża jest od razu, nie? To są dwie rzeczy. I generalnie przez setki lat ludzie tutaj budowali kanały, różne grodzie, przepusty właśnie po to, żeby te tereny osuszyć. I dlatego my znajdujemy się 2 metry poniżej poziomu morza. Gdyby to było wszystko naturalnie, bylibyśmy pod wodą, bo przyroda oczywiście zawsze znajdzie dołek, to ten dołek wypełnia. Mam nadzieję, że pokrótce streściłem, czym są Żuławy Wiślane. Przygotowywałem się do tego odcinka, czytałem. Jeżeli ktoś chciałby zgłębić tą wiedzę, polecam. Naprawdę bardzo ciekawa sprawa. Jak to zostało w ogóle zrobione i że to do dzisiejszego dnia działa. I te pompy non-stop to robią. Wszyscy wiemy, że wartka woda brzegi rwie, tak? Tak. Więc proszę Państwa, pakujemy się do samochodu i udajemy się do następnej miejscowości, gdzie będziemy szukać jeszcze większej depresji. Aktualnie znajdujemy się w miejscowości Marzęcino, która leży w województwie pomorskim, w powiecie nowodworskim, w gminie Nowy Dwór Gdański. I to ponoć tutaj jest największa depresja w naszym kraju. Jesteśmy Słowiakami, a ta łaza czerwona cuda robi. I powiem, chwała Ukraina, jebać Putina. Bardzo dobrze. Podpisujemy się pod tym, obiema rękoma. Proszę Państwa, jesteśmy w miejscowości Marzęcino, jak już mówiłem przed chwilą. Przyjechaliśmy tutaj wyjaśnić taką palącą sprawę, bo tak jak mówiłem wcześniej, przez wiele lat Raczki Elbląskie, znaczy nadal Raczki Elbląskie są najniżej położoną miejscowością w naszym kraju, ale tak jak mówiłem, pewni wnikliwi, żarliwi, gorejący geodeci postanowili przyjechać w te rejony i sprawdzić. I sprawdzili. I gdzieś tu wybadali, że tu jest powyżej 2 metrów, czyli około 24 cm więcej niż w Raczkach Elbląskich. Kto najlepiej wyjaśni tą sprawę? Oczywiście ekipa RTG. Wyjaśniamy wyjaśniających. Ja nie jestem jakby w ekipie RTG, ale dzisiaj jeden z członków ekipy RTG, Kuba Lasik, nie mógł niestety przyjechać. Ja z jego ramienia. Tak, więc ja jestem za zastępcę za Lasika, tutaj jest prezes RTG i właśnie przyjechaliśmy wyjaśniać. Pan, którego widzieliście przed chwilą, nie wie, nic ale o tym są nie. Tu podobne. Ale podobno są tu zwie, mamy się udać w tamtą stronę. Chociaż chodźmy zobaczyć tutaj, bo. No tutaj jest dosyć nisko. Jest dosyć nisko, no. Ale nad wodą. Ale widzimy, gdzie jest poziom wody. Tak. Tak? No tak. Widzimy. To musimy zejść jeszcze 2 metry niżej. Kurde. No przecież chyba logiczne, że poziom wody jest wszędzie taki sam, nie? No tak powinno być. A jak? Ej, ale tu zobacz, nie pozbierał. A to pieniądze są przecież. Żubry do wodopoju przyszły. Tak. Nie no, ładnie w tym Marzęcinie. Tak. Zobacz, kury się paszą, pasą po drugiej stronie brzegu. Kury, żubry, depresja, kurwa, zajebiście tu jest. Nie? Jakbyś tu mieszkał, kurwa, mógłbyś dostać depresji, nie? Chodzisz sobie odetchnąć świeżą piersią nad zalew, zobacz. Tu w lato na pewno się kąpią dzieciaki, jest dobrze, nie? W lato. Dobra, proszę Państwa, chodźmy w teren. To jest właśnie, proszę Państwa, kanał Panieński, bo miejscowość Marzęcino znajduje się nad kanałem Panieńskim. On się nazywa Panieński, bo pewnie kobiety w czynie społecznym go wykopały. Z drugiej strony jest Kawalerski, który też wam pokażemy. Tak, tak. Tu jest scena, na której Bobby Kraj mógłby wystąpić. Bo to jest centrum Marzęcina w ogóle, to są dożynki. Tak. Dobra, chodźmy najpierw do Sołtysa. Pierwszy dom po prawej za kościołem, tak? Coś takiego, no. Gdzie się wchodzi do Sołtysa? Tutaj? Tu chyba, nie? O, wejście obok. W Raczkach Elbląskich podobno jest najniższa depresja, ale podobno jednak u was. A to ja nie wiem, to nie wiem, to ja nie wiem.
To pan też nie wie. Nie. No bo tak w internecie można wyczytać, że podobno geodeci jacyś parę lat temu sprawdzili. Trzeba jechać do Radnej. Tą stronę. Tak, tak. Daleko bardzo? No stąd 300 metry gdzieś. No to idziemy. A, to dzięki. Czyli pan się nie orientuje, że tutaj najniżej. No dobra. Proszę Państwa, no jak widzimy, ekipa RTG próbuje dojść do prawdy. Jak zwykle, real talk. A jak ci się podoba w ogóle w Marzęcinie? Powiem ci, jestem po raz pierwszy i po raz ostatni. Tak, czyli dwa razy byłeś, pierwszy i ostatni. Tak, pierwszy i ostatni, no. No i super. No jak widzimy na złączonym obrazku, cały czas nie możemy znaleźć niczego, co byłoby 2 metry niżej niż tafla wody. No. No bo, nie? Ale to nadaje, wiesz, taki dreszczyk temu odcinkowi. Tak, gdzie bo to my naprawdę szukamy, to nie jest tak, że my już wiemy i wam tutaj ściemniamy. My naprawdę nie wiemy. Dzień dobry. Dzień dobry. Sołtys nas do Państwa skierował, tu podobno Radno mieszka, tak? No bo byliśmy w Raczkach Elbląskich, tak. I oni mówią, że u was jest większa depresja podobno. Tak, jest u nas, my w ciągłej depresji. Aha, czyli w ten sposób. Ale wie Pani coś o tym, czy Pani o tym nie wie? No to jakby mogła Pani tak coś do kamery chwilę powiedzieć, to chociaż wiadomo, w którym to jest w ogóle miejscu? Wiadomo. To Pani jest radną tutaj z tego terenu, tak? Jestem radną, tak. Wiemy o tym miejscu, że jednak jest u nas najniższy punkt. A wiadomo, w które to jest miejsce dokładnie? Tak, tak mniej więcej wiadomo. To jest w stronę Osłonki za Marzęcinem. Czyli tam jak jest centrum, to w lewo na Osłonkę trzeba pojechać, tak, nie? Tak, tak, tak. I za cmentarzem jest taki wjazd z płyt. Ale nie drogowy. Ten cmentarz, co jest tutaj w centrum, tylko dowodem będzie jeszcze jeden. Nie, tam jest jeszcze jeden. I tam jest zjazd i tam podobno jest ten najniższy punkt. On jeszcze chyba nie jest oznaczony. Nie, jeszcze nie jest. Jeszcze oficjalnie nie jest, tak. Bo nasz tutaj nauczyciel, historyk, tym się zajmował, Edmund Łabieniec, z aktualnym starostą. Bo nasz starosta jest z zawodu geodetą i oni razem to pociągnę. Jacek Gross się tym zajmował. Tak, Jacek. Tak, tak, ja właśnie czytałem tak o nich, jest. Bo to oni właśnie tą akcję powzięli, żeby to sprawdzić. Tak, prostu, tak, tak. Więc nie wiem, na jakim etapie dalej to jest, czy to już jest udokumentowane, ale... Nie, oficjalnie podobno jeszcze nie. Jeszcze oficjalnie nie, więc tak. Czekamy czyli na tak, dalsze na wiadomości. Za cmentarzem droga spłyt w lewo. Tak, tak, tak. Czyli już wiemy, w którą stronę się kierować. Ale to historyczna chwila, bo w sumie w twojej telewizji, przez tą twoją telewizję rozpopularyzuje się to, że najniższy punkt jest w innym miejscu. Dokładnie. Przecież tak. I my tutaj tworzymy legendę. My tutaj apelujemy do włodarzy Raczek Elbląskich, by przestali się obnosić. Tak. I apelujemy do włodarzy Marzęcina, by zaczęli się obnosić. Szkoda, że nie mieliśmy żadnej flagi, żeby tam wbić. Jakbyśmy mogliśmy wziąć fleksa, wyciąć tą rurę tam i przywieźć ją tutaj. Te kamienie, co tam są, to na 3 razy byśmy tiguanem przywieźli, nie? Tak, normalnie. Tylko gorzej byłoby to wycharować, jak to 1000 lat tam jest. Ale one by się same przyturlały, bo to też musi narzutowe muszą być takie, wiesz, tak jak tam naturalne muszą być. Tak. Bo one z czasem by przyszły. A właśnie, a ty w ogóle wiesz, jak głazy narzutowe w jaki sposób się pojawiły w Polsce? Tak. Jak? Przypłynęły po epoce lodowcowej. Przypłynęły? No. Ale kraulem czy na plecach? Nigdy w życiu nie myślałem, że tak są mili i otwarci ludzie, tu w Marzęcinie, Sołtys do Wojtka, Wojtek do Radnej, Radna do Osłonki i już wierzymy. Pomimo depresji są naprawdę bardzo otwarci. Bardzo fajni ludzie, bardzo fajni ludzie. Żyją w depresji, ale... Super sprawa i tylko inaczej. Apeluję za pośrednictwem mojej kamery, przybywajcie wszyscy do Marzęcina. Ludzie tu są wspaniali. Możliwe, że kiedy ten odcinek... W ogóle to jest też niesamowite. Chciałem wam opowiedzieć taką małą tu dygresję, że jak ten odcinek wyjdzie, to już ten punkt będzie tam oznaczony. Będzie skucha. To są podróże w czasie, nie? Trzeba trzymać rękę na pulsie. Jak tylko zobaczymy jakieś ruchy, że ktoś próbuje tą rurkę przenieść, to wtedy się odcinek wypuszczamy i jesteśmy pierwsi. Tak. Ale żebyś wiedział, że naprawdę to jest, kurczę, historyczny moment, że my to po pierwsze wyjaśniliśmy. RTG. Tak. I tu cegiełkę mamy tutaj my, czyli ja i Kuba Lasik. Tak. Kuba Lasik, pozdrawiamy. Szliśmy w stronę samochodu, bo mamy jechać do Osłonki, ale był przystanek, to psychotrop mówi, chodź, staniemy na chwilę, nie? I tak stoimy, nie? Dobrze wyglądamy? Bo mnie noga boli. Super. Fajnie, nie? Naprawdę fajnie. Tu na dole macie koordynaty, tak? Jak w odcinku z Kejczą Mołtaj były koordynaty, żeby ktoś przyjechał zrobić obertasa, to tu trzeba przyjechać i zrobić słowiański przykuc. Wysyłajcie swoje zdjęcia. Jak robicie słowiański przykuc na przystanku w Marzęcinie, maile wysyłajcie na adres mailowy. Pierwsza fota, która zostanie wysłana, zostanie opublikowana na Instagramie Psychotropa. To jest jakiś kwietnik chyba, nie? Taki z opon zrobiony, nie? Chyba tak, no. Nie!
Oni są na topienie marzonny przygotowani, bo będą topić marzonny i palić opony. Jak ja byłem takim małym szkrabem, to u mojej babci na wsi w Kazimierzu paliło się opony na wiosnę, nie? Naprawdę? No. Tak dla ziemi. Dla ziemi. Ale naprawdę. Zbierali rolnicy łyse opony, się podpalało, topili marzonne w nerze, a ner wtedy rozpuszczał tą marzonnę, bo wtedy jeszcze łódź srała do neru. Tak, kwaśna rzeka to była. I palili te opony, nie? I był taki czarny dym, ale po prostu taki, no wiesz, no, jak z opony, nie? I właśnie tak dla ziemi było, na wiosnę. Ja tak jeżdżę, taki... No i się nawdychał za dzieciaka i o. Tak było. I teraz chodzi i tak gada, nie? Nie, no naprawdę nigdy w życiu nie myślałem, że będę w miejscowości Marzęcino i że będę się tak świetnie bawił i że będzie tak ciepło. Tak, jest naprawdę... Proszę bardzo. Jest super, nie? Mhm. No, ja to myślę, czy kłódki nie zdjąć. Ja chyba czapkę wrzucę do rzeki. Na Żławach jesteśmy już trzeci raz. Pierwszy raz, kiedy tu byliśmy, siema. Pierwszy raz, jak tu byliśmy, nagrywaliśmy odcinek o pszczołach. Drugi raz, jak tu byliśmy, to nagrywaliśmy żuławską koleję ogrodową. To jest nasza trzecia wizyta na Żuławach. I naprawdę... I za każdym razem jest zajebiście. Super, no Żuławy... Słuchajcie, no... No nie ma żadnej gadki, naprawdę Żuławy są wspaniałe. Ej, ale dobrze powiedział o tych głazach, że to je woda przetaczała? Czyli w nichu ja. A dobra, to kto je narzucał? Lód. Szatan. To mówiłem, że lód. Ale nie, nie mówię, że woda. Nie, no po epoce lądowcowej. Loda to mówię, że coś tam zrobi. Lądolód. O, udało się ustalić, już wszystko wyjaśnione. Tam będzie. Tak. No. Byliśmy u sołtysa, sołtys nas skierował do radnej i wszystko wiemy, no. Powiemy na ty. No. Wuwuniu, tak? Tak. Proste. O kurde. Wuwuniu. Szybki listę. Ja to Anetka, ja dziewczyna Body Christa. Nie chodzi o to. Damy radę. Czekaj, co chciałem powiedzieć. O, spójrzcie. Ukraina, bardzo dobrze. W porządku są dla mnie. Oczywiście, pewnie, że ja tak. Ja tu jestem 30 lat. Pan ma 30 lat? Ja mam 38. A nie powiedziałbym, że pan ma 30. Ja mam 28. 30 lat tu jestem. A tu? Tu pan stoi? Nie, lata. Słuchajcie. Rozumiem, w Marzęcinie pan mieszka 30 lat. Żuławy. A, na Żuławach. A co, skąd pan oryginalnie pochodzi? Gdańsk, Neptun. Czy Gdańsk, miasto, czy wioska, wszystko to nasza ziemia jest. No tak, no tak, pewnie, że to tak. To jest tak samo jak oni, nie? Walczą w wioskach i w miastach. Bez różnicy. A radna nam powiedziała, że na Osłonkę za cmentarzem po płytach w lewo. I tam jest ten punkt. Za cmentarzem? Tak, za cmentarzem na Osłonkę są betonowe płyty i w lewo trzeba pojechać. Aha. I tam jest ten punkt na nic. To na Łąki. Tak, na Łąkach gdzieś, no. No bo jednak wiadomo, że Łąki muszą być trochę niżej niż miejscowość, nie? Dobra, dziękujemy panu za pomoc. Gdyby nie pan, to by się nie udało. No, skierowałeś nas do sołtysa, nie? Wolność, pamiętajcie. I swoboda. I dziewczyna młoda. Oglądaliście Władca Pierścieni? Tak. No. A ten, co znalazł pierwszy, jak on się nazywał? Frodo. Słuchajcie. W telewizorze go widzieliście. No. A chcecie go zobaczyć na żywo? Na żywo? No pewnie. A to Smigol. To Smigol! No. Dobry było, nie? Ja będzie smutek, pamiętajcie o mojej mordzie. Dobra. Pamiętam. Nara, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Hej. A ty, no. Jak muzykę będziecie napierdalać, no. Nie? To powiecie tak. Dla wszystkich żołowiaków od Benka. Dobra. Z Nowinek. Dobra. Muzyka. Jaka muzyka? Walni Elvisa Presleya. Może być. Tak Elvis będzie. Presley dla wszystkich od Benka. Rock and roll. Wiadomo. Dziękujemy bardzo. Dzięki. Proszę państwa, pędzimy teraz naszym sportowym Tiguanem w stronę Osłonki. No to nie. To chyba... Poczekajcie. Tu jest coś. Tu jest nisko. Ty, a gdzie jest drugi cmentarz? Poczekaj, możeśmy przejechali za daleko, bo to nie jest w Osłonce, tylko w Marzęcinie. Ty, poczekaj. Czekaj, zadzwoń do Lasika, on będzie wiedział. A masz do niego numer? Tak, słucham. Siema, Kubuś. Słuchaj, jesteśmy w Marzęcinie. Kręcimy odcinek. Powiedz, minęliśmy cmentarz, nie? Nie ma tych płyt. Wiesz, w którą stronę teraz jechać? Nie wiem. Ale a co ty robisz? Gdzie ty jesteś? No mnie nie, a kto dzwoni w ogóle? No psychotropak to mojego numeru nie masz, jak wyzwaniałeś do mnie? No stary, ja nie mieszkam przecież w Warszawie. A ja jestem w Marzęcinie, nie w Warszawie. No ja nie mieszkam w Warszawie już, ja nie wiem czy... Ale ja jestem w Marzęcinie, nie w Warszawie.
To dzwoń do Zabielskiego, on będzie wiedział. Albo do Salema. Zabielski będzie wiedział, gdzie jest cmentarz w Marzęcinie? No, albo Salem, no bo oni są z Warszawy bardziej. No dobra, ale ja nie jestem w Warszawie, tylko w Marzęcinie, rozumiesz to? No to nie wiem, ja nie znam tego miasta. No dobra, czyli nie wiesz, gdzie jest ten najniższy punkt? Nie. Nie jest łatwo ustalić, no Kuba Lasik nawet nie wie, prezes RTG, nie mam pojęcia, gdzie jechać. Mogę zadawać do Zabielskiego, chcecie, nie? No to zaraz... Kuba tam. Mówił, że Zabielski będzie wiedział. Szukamy Edka, nie? O, po płytach, tu? O, biegnie jakiś gang? Nie, no to jest wjazd na coś, to nie jest drugi. Drugi cmentarz miał być. Ale gdzie to jest? Prawo jest prosto? Nie, w prawo. A w którym miejscu w prawo? Prawo to jest staw. A za Dino w prawo? Skrzyżowanie, jecha z wami. Nie, za Dino w prawo. I za cmentarzem. Płyty zobaczysz. Dobra. I jazda. A few moments later. Dzięki pomocy Benka, Sołtysa oraz pani radnej dotarliśmy w to niezwykłe miejsce. I podobno tutaj, na wylotówce z Marzęcina do Osłonki, tuż za tym cmentarzem mają być betonowe płyty w lewo i dojdziemy na łąki, które są najniższymi łąkami w Polsce i niżej się już nie da upaść. Możemy założyć, że ten cmentarz jest najniżej położonym cmentarzem w Polsce. Ten psychotrop aktualnie jest najniżej położonym psychotropem w Polsce. Ale powiem ci, że Kuba Lasik zawiódł mnie. Tak, Kuba Lasik. Byłem przekonany, że Kuba Lasik nas gasi i powie dokładnie z pamięci współrzędne GPS, gdzie ale to jest. Ale pewnie był po imprezie, wiesz jak to Lasik, kobiety. Imprezy, sława, no chłop pewnie jeszcze był nietrzeźwy, nie? Po prawej stronie mamy cały czas kanał Panieński, więc musimy sobie wyobrazić, że gdzieś tu jest dziura naturalnie stworzona niżej 2 metry niż tafla wody. Oczywiście cały czas żartujemy. Może jest nadal dużo nad nami, więc szukamy dalej. Dobrze, że powiedziałeś, że to żart, bo ja już naprawdę myślałem... Naprawdę tak myślałeś? No. Naprawdę? No to szalałeś? To chodźcie tu na rzecz. Ła! Co to za jakiś... To są drut! Patrz, kurwa! O kurwa, faktycznie. Pułapki na psychotropa. Sięgnę Achillesa już pizdu. To Achillesa czy psychotropa? Psychotropa to było. Alan, jak się bawisz? Powiem ci, jakbym kiedyś... Nie jest to typowa rozrywka dla psychotropa, nie? Ale ogólnie, jakbym miał tutaj przyjechać drugi raz sam, to bym nie przyjechał. Nie? Bo przyjechałem z dziewczyną. Ale wiesz, że znajdą się ludzie, którzy przyjadą i zrobią sobie zdjęcie na przystanku i wyślą do ciebie, żebyś oznaczył? Ja muszę tam albo spawa, albo papieżaka zostawić. Jak my znajdziemy ten punkt, to trzeba go oznaczyć, że to jest nasz punkt. Nie, że jakiś nie no my kurwa, oczywiście koordynaty, wszystko, no. Będzie, wszystko będzie, nie? Też będziemy apelować do widzów, kupimy flexa, przyjedziemy, zetniemy, ale to już musi być z ganciorkiem, nie? Zetniemy flexa pod osłoną nocy i wkopiemy go tutaj. Będzie wszystko wyjaśnione. Kto ma tak wiedzieć, ten wie. Ale no. Kurwa wie. No? Dobrze jest, nie? Dlatego niby mamy mikroporta, ale kurwa tutaj sądzę, że nic nie słychać. Dlatego wziąłem zooma, chociaż tu też pewnie tak wieje na niego, że dźwięk jest opłakany pewnie w tym odcinku. Chcemy, żeby był dźwięk. Gdzie się tyłem, tak? Tak, żeby był dźwięk. Jak się role odwróciły? Tak. A to długo nie potrwa na pewno, bo zobaczysz, jakie to jest kurwa męczące, nie? No i dlaczego tak wolno, chłopaki? Dlaczego? Ja bo wiatr mam wiatr. Bo wiatr mnie zblokuje, nie? Ja normalnie leżę, tylko nogi mi się męczą, bo reszta ciała leży na wiatr. Tak. Jesteś mniej aerodynamiczny, bo jesteś wyższy ode mnie, nie? No, dokładnie, opory mam większe. Opory? No, na pewno nie do picia. Ja idę tyłem tylko dlatego, żeby wiatr nie wiał na zooma. Ja idę tylko dlatego, że zawsze chciałem być ploskiem janczarem. Jest dobrze, nie? Berglis, przy tym to jest chuj. Osłoni was przed wiatrem, chodźcie w moim cieniu. Za chudy jesteś. To jak Bobby by się tu rozłożył. Kurwa. Bobby to by został tam pod cmentarzem, bo tam były schody. Z Edkiem. Proszę państwa, umówmy się. Nie jesteśmy w stanie oszacować, gdzie tu jest najniżej, ale jedno jest pewne, to jest na tych łąkach. Możliwe, że aż gdzieś tam, ale szukanie tego nie ma najmniejszego sensu. Jeżeli ktoś jest na tyle odważny, by tu przybyć i organoleptycznie sprawdzić, gdzie jest najniżej, to zapraszam. Może mamy jakiegoś patrona geodetę?
O! My z psychotropem. Ale tu jestem zawiedziony, bo ja myślałem, że my jednak znajdziemy ten punkt. Nikt nie był niżej. Jesteśmy najniżej, jak Pacha Estefa kiedykolwiek było. Jeżeli ktoś chce nas pobić, wszystko dzięki mnie. I być niżej. Zawsze może tutaj zaliczyć sobie skoka do rowu, tylko przypominam, rów się nie liczy, bo to nie jest naturalna przeszkoda. A ty nie wykopałeś bobry? Nie. A, nie. No dobra. Mielone, buła i ogórek małosolny. Po co ja stoję? Lepiej, nie? Łap okruszki! Nie marnuj! Posypane. Nie, dziękuję. Kusnij, lepiej, nie? O. O kurwa. Lepiej, nie? No, ale jest ciężko w chuj. No jakby czuć luksus w HSTV, nie ma co. Od razu widać, że jest 25 klas Patronite'a mi się. Mielony, buła. Psychotrop i spuła. Tak. O. Teraz możesz mnie kręcić, zobacz. Tu Versace, bang, 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 kurwa. Pół odcinka w kaloszach zapierdalał. Tak. Dziękuję. Zobacz, Jan Czar teraz padł. O, ale romantycznie. Warto było. Słuchajcie, niżej się nie da upaść. Bez kitu. No. A ty farbujesz włosy, czy masz takie naprawdę czarne swoje? Farbuję. A jakie masz oryginalnie? Jestem blondynem, tak jak Jan Czar. Ciemny blond taki. A ty farbujesz? Ja nie. No nie mam co. Farbuję. No. Na łyso. Szkoda, że to wyjdzie dopiero za rok. Bo by mi się fajnie przydał nowy. Może już nie będziemy kolegami, kurwa, co wyjdzie. I powiedz mi, żebym to usunął. W tej krótkiej przerwie posililiśmy się oraz psychotrop zdradził, że podłożył się w walce. W tej krótkiej chwili, w której posililiśmy się tutaj za... Proszę Państwa, w tej krótkiej chwili, przepraszam, weź mi tu nie kasz, kurwa, bo cię za kurwa. Chwilę, bo cię wykaszesz za chwilę na amen. W tej krótkiej chwili, kiedy kryliśmy się tutaj za Tiguanem, skryci od wiatru, posilaliśmy się mielonymi, które stworzyła moja żona, siedzieliśmy z psychotropem i psychotrop powiedział tak, no nie no, stary, to nie może być tak, że odpuścimy, że na samym końcu się poddamy. Masz rację, co powiedziałby Edek, co powiedziałby Sołtys. Co powiedziała pani radna? Wszyscy ludzie, którzy nas wierzyli. Będą nas oglądać i co? Że dotrzemy, a my, dobra, chuj, może być tu. Ładujemy się do fury i jedziemy w nieznane. Jedziemy w stronę najniższego punktu w tym kraju. On jest gdzieś tam. I za chwilę go zobaczymy. No to może byście się przeszli. Co? Jak wyszło słońce, to może byście... Nie. To ja powiem tę suchą strefę, bo nie było no. Dzisiaj. Wjeżdża plansza. Mi się to zawsze podoba w to, że jak na przykład wjeżdża plansza, ale naprawdę wjeżdża. W co najbardziej lubią grać Węgrzy? Węgry Birds. Ty to powiedziałeś? Tak. Dobra, to inaczej. Po co ubezpieczyciel idzie do lasu? Polisa. Dobra, masz to. Pierdolę. Po wielu godzinach... Po dzwonieniu do Lasika, po wielu pytaniach bez odpowiedzi, wiemy, że w tym miejscu jest najniższe miejsce w Polsce. Dokładnie tu. Wystarczy, bang, bang, bang. Dokładnie tu. Musimy się tu położyć. No trudno. Tak będzie najniżej. Możemy się położyć? Nie. A, bo nie, bo nas do auta nie wpuści. Nie możemy? Nie. Ale to będzie... A, to było czyszczone. No serio, chcesz się kurwa kłaść w tym piachu? No? Dobra, zbijamy się na detailing. Na chwilę tylko. Na chwilę. 5 sekund to się nie liczy. Dokładnie. A. Nie da się być niżej w tym kraju. A few moments later. No to się pod wodą. W zasadzie 2 metry. Ej, dobra, bo ja nie umiem pływać. Nawet nie umiesz pływać? A w sumie umiem. Trochę pieskiem umiem pływać. Piotr. O, jaki stary dziadyga, ty. On nie, się nie podniesie. Ja pierdolę, pokaż go, Piotr. Co? Mnie? Obojga. Ja taki przyjechałem. No, ja powiem wam, że jestem naprawdę podekscytowana. Ile to jest metrów pod poziomem morza? 2 metry. Równo? 2,4 centymetry. Tak. To naprawdę imponujący wynik. Jestem pod wrażeniem, jestem podekscytowana. Dziękuję ci, Marcin, i dziękuję naszym patronom, że dzięki wam możemy... Mogliśmy tutaj przyjechać. Psychotropa, my też dziękujemy, bo gdyby nie on, bo on z buta wjechał do radnej, to byśmy się nie dowiedzieli, bo on to on wydusił tą wiadomość. RTG Gang, nie? Także, no ja jestem wzruszony, to jest historyczny moment, koordynaty macie na dole. Przyjeżdżajcie, oznaczajcie. Chodźmy, nie mogę sobie jakby odmówić pewnej rzeczy. Zajmę żabkę, bo wyszło słońce. Nie? Potrzymaj. Nie.
Po to masz psychotropa, niech on cię trzyma. Psychotrop. Załóż! To się kameruje? Tak. Dobra, chuj tam. Załóż czopkę. Ale a jak się śniegu sypie, ty. Drugi challenge tego odcinka. Proszę tu przyjechać. Koordynaty wyświetlają się na dole. Przyjechać w to miejsce, najniższe. Ale należy przyjść tu i wspiąć się na tą śmieciową Golgotę. Chodź, Piotr, pokażmy to. Pierwsza! Musicie wejść na szczyt śmieciowej Golgoty i krzyknąć: Kuba Lasik, światło zgasi! Kuba Lasik, światło zgasi! I zrobić przysiad. I zrobić przysiad? Na butli. I nagrać filmik i wysłać do psychotropa, on udostępni na swoim story. Tak. Tak. I pamiętajcie, nowy Instagram psychotrop.666. Ale poczekaj. Bang, bang, bang. Zrób jeszcze inną reklamę. Wbijajcie na mojego Instagrama nowego. Nazwa jest na dole, bo do tego czasu może być już nowego. Tak. Nowy Instagram będzie psychotrop.69. Nie, tak nie będzie. Psychotrop.60. Koń zwalony, mielony, zjedzony. Najniższy punkt odhaczony, zero potrzeb. Tak, zero potrzeb. Jesteśmy Pachaj z TV. My odwiedzamy miejsca najwyższe, najniższe, najdalsze, najszersze. Robimy takie rzeczy. Wszyscy o tym wiemy. Ale generalnie ten cały program Pachaj z TV został stworzony przeze mnie. Dlatego, że ja postanowiłem spełnić swoje marzenia. Miejsce. Uspokój się, kurwa. Wpadłem w to najniższe miejsce po prostu. Ten program powstał po to, żeby was bawić i uczyć, ale przede wszystkim powstał po to, żeby spełniać moje marzenia. I właśnie teraz udamy się do następnej miejscowości, oddalonej od tej o kilkadziesiąt kilometrów, właśnie po to, bym spełnił swoje marzenie. Ale dopiero jak tam dojedziemy, to wam powiem, o co chodziło. Aktualnie znajdujemy się w miejscowości Mikoszewo, która leży w powiecie nowodworskim w gminie Stegny. I właśnie tutaj, w tej miejscowości, Wisła wpada do Bałtyku. Tam, Piotrek, pokaż. Tam jest Wisła. I teraz musimy iść 3 km w stronę północną i zobaczymy, jak wody Wisły wpadają do morza. I to jest właśnie to marzenie, które chciałem spełnić. Zobaczyć, jak Wisła wpada do Bałtyku. Alanie, Luizo, dziękuję wam bardzo, że zgodziliście się przyjechać w tą piękną poniedziałkową pogodę do miejscowości Mikoszewo, żeby spełnić moje marzenie, bo Wuwuniu chciał zobaczyć, jak Wisła wpada do Bałtyku. Zobaczyłeś? Nie, no właśnie nie, 3 km trzeba iść. Co was skłoniło, żeby tu przyjechać? Tak jak wspominałem wcześniej, 150 zł. Jeżeli chcecie odbyć taką samą pielgrzymkę jak my, to wyczekajcie, aż antycyklon jakiś się skurwi na Polskę i przyjedźcie tu. Na dole wyświetlają się koordynaty, z których należy rozpocząć pielgrzymkę prowadzącą na sam kraniec tego wału. Bo właśnie my teraz idziemy wałem Mikoszewskim. Mikoszewskim? Dobra. Tutaj czy tutaj? Tak, tu. Kurwa. Proszę państwa, teraz my podążamy wałem Mikoszewskim, który prowadzi na północ, a jego zwieńczeniem są otwarte wody Bałtyku oraz rezerwat przyrody Mewiałacha, który jest zamknięty bodajże od 15 kwietnia do końca sierpnia, bo właśnie wtedy jest okres lęgowy ptaków, które ten rezerwat chroni. Ale ja nie jestem w pełni przekonany, czy na pewno to jest od 15 kwietnia, ale kolejny członek ekipy RTG, Filip Zabielski, z pewnością wie i ja wiem, że psychotrop jest w stanie teraz wykonać telefon, połączenie radiotelefoniczne do Filipa Zabielskiego, który nam powie. O, cześć, słuchaj, jestem tutaj z chłopakami, chciałem się zapytać ciebie, od kiedy do kiedy jest otwarta Mewiałacha? Mewiałacha. Co? Od kiedy do kiedy jest otwarta Mewiałacha? Nie wiem o co chodzi. A, nie byłeś nigdy? Rezerwat przyrody. Nie. Rezerwat przyrody, Mewiałacha. Bo mówili, że... Lasik mówi, żeby dzwonić do ciebie. Nie wiem o co chodzi w ogóle. A, czyli nigdy nie byłeś? Nie wiem o co chodzi. No dobra, to trudno. To pozdrawiam, AWRTG. Ale jakiś sztywniutki, nie wiem o co chodzi, nie wiem o co chodzi. Filip Zabielski nie wie od kiedy do kiedy rezerwat Mewiałacha jest otwarty,
Ale skądinąd wiem, że podobno od 15 kwietnia, dlatego my jesteśmy teraz 4 kwietnia i przed nami 3,5 km pieszej wędrówki prawym brzegiem Wisły. Mogę wziąć kabanosy. Kabanosy? Mogę wziąć. A masz? No mam. Ładne te sosny, nie? Fajne, no. No, a które to sosny? A ty byłeś kiedyś psychotrop w lesie? U mnie całe życie jak w lesie, nie? Ale tylko zakopywać był. No. A zrywałeś kiedyś grzyby? Jak siedziałem w więzieniu. Ale już czujesz, że my się do plaży, nie? Tak, musimy zdjąć te buty i boso se pójdziemy dalej, nie? Tak, też tak uważam. Po tych szyszkach. Jak tu mogłoby być ładnie, gdyby było ciepło i słonecznie, nie? A gdzie ta Wisła wpada do tego morza? Za na końcu... 3 km stąd. Ale to taki wodospad normalnie? No nie wiem, czego się spodziewać, nie byliśmy tam. No właśnie... Ty, ale zobacz, jak ta Wisła na kurwia, jak jej śpieszną do tego morza, zobacz. No bo ej, wiatr a może jest. Zrobimy wyścigi i kto pierwszy dopłynie? A ja mam kontuzję nogi. Ale to jest niesprawiedliwe, że nasi widzowie tego nie czują, nie? Może to słyszą, czy na bank to słyszą. Ale nie czują tego, co my. Gorzej się będzie wracało. Dlaczego? No, bo będzie wiało mordę. Ale jak się wraca, to zawsze szybciej podobno. O, tylko nie zamocz w Wiśle, bo się przeziębisz. Ale szeroka jest, kurwa, co? No, jest, kurwa, szeroko. Jest szeroko. Proszę Państwa, Marcin będzie skakał. Jest szeroko. Chuj z kierownicą, dawaj. A to serio jest Wisła? Nie, wiem, że to jest Wisła. O, i będę myślał, że to on to i tak wytnie, kurwa, i będę na debila. A już się kończy, nie? Bo już się kończy. Tak. No to idź, opowiadaj. Aby do 40. Nie, a dawaj, co? Dawaj, no. A gdzie jesteśmy? W jakim? My idziemy teraz prawym brzegiem Wisły w stronę Mewiej Łachy. Idziemy prawym brzegiem Wisły w kierunku rezerwatu przyrody. Mewia Łacha. Mewia Łacha. Brzmi trochę jak ajałaska. Jak ten odcinek nagramy i tam nie dotrzemy, to będzie odcinek bez Łachy. Tak. Albo, no w zasadzie tak. I teraz tak, widzowie. Za jakieś 3 km dojdziemy do kulminacyjnego punktu odcinka. Dnia dzisiejszego przynajmniej, w którym Wisła, czyli największa, najdłuższa rzeka w Polsce, wpada do największego morza, bo jedynego w Polsce, Bałtyku. I ja obstawiam, że to będzie taki duży wodospad i po prostu ona będzie do niej wpadać. Czy tak tam będzie? Nie, ja uważam, że właśnie chuja będzie widać, tak obstawiam. A jeszcze, co jeszcze lepsze, uważam, że tam nie będzie można wejść. Tego nie słyszałeś na pewno. Sucha strefa. Dlaczego Indianom jest zimno? Bo Kolumb ich odkrył. Kurwa! Nie no! Pff, nie, dobra. Widzowie, gości w tym programie się po prostu nie szanuje. To ja, kurwa, 20 minut dzisiaj przed wyjazdem o 6.40 googlowałem jakieś zjebane suchary, a on je wszystkie zna, nie? Chociaż byście mogli udawać, że nie znacie. Po drodze napotkamy porzucony bunkier z II wojny światowej oraz opuszczoną Zatokę Rybacką. To powinno się wydarzyć już za chwilę i tam będziemy mogli przez chwilę oddać się urbexowym klimatom. Więc może już zróbmy to, nie? Robimy to? Tak, dawaj. Już? No. Kaszety. Żółte napisy. Nie, ty robisz filterki. Ty filterki. Dobra. Jeszcze raz. Kaszety. Filterki. Czerwone strzałki i żółte napisy. Muzyka. I teraz mamy prawdziwy urbexowy klimat. Trzymaj. Jesteśmy w urbexowym kanale teraz. Wydaje mi się, że ktoś za nami tak, chodzi. Tam coś czasnęło, czuć nie? Zagrożenie. Tak. Tam coś czasło. To aż mnie trzęsie ze strachu. Las naprawdę piękny. Zajebiście, nie? No. Bunkrów nie ma, ale też jest zajebiście. A będą. O, nie spoileruj, Marcin. A ciekawe, czy jest taka zauważalna granica, że jak się stoisz na przykład w wodzie, na pontonie i że po tej stronie pontonu jest słodka, a potem już jest słona. No to będziemy sprawdzać tobą, no. A masz ponton? Nie mam, ale mam wodery. A, dobra. Chuj, za 150 zł pewnie. Kurwa, stary. Znaczy te wodery droższe były. Kurwa, warto. Warto. Oznaczyłem cię na Instagramie, że tam ten, nie, że tam najbliższy punkt, napisało do mnie ze 30 osób, że rów jest niżej, nie? Wszyscy z TikToka, kurwa, skurwysyn. Debile. Ja zgłębiłem, dlaczego, kurwa, to się nie liczy. Musi być naturalny, wybrukowany punkt. Za 2 lata się dowiedzą, jak wyjdzie odcinek. Niech żyją w nieświadomości jeszcze te 2 lata do premiery. Trudno. A ty widzisz wszystko na czarno przez te oczy, czy jak? Bo jestem pesymistą. O, ale byś się nogi złamał. O, wariato. Byś go musiał nosić na tych, na plecach. No. Ja widzę na czarno, bo jestem pesymistą. O, ty!
przesadzają to kurwa z tymi przeszkodami. Te filterki urbexowe i kolorki i tak dalej nie były po nic. Zbliżamy się właśnie do opuszczonej przystani rybackiej. I skądinąd wiem, że obok tej przystani rybackiej mamy również bunkier z II wojny światowej, ale nie wyprzedzajmy faktów. Dojdźmy najpierw na przystań, gdzie na życzenie psychotropa zrobimy test wody. Nie, będziemy grupą reprodukcyjną czołówki Titanika. Aha, no tak. Zrobimy reprodukcję taką, staniemy, rozłożymy ręce. Piotr popłynie na drugi brzeg i nagra to stamtąd. O! Ale powiem wam szczerze, że jak na razie jestem rozczarowany. Wydawało mi się, że wpadanie Wisły do morza będzie bardziej spektakularne. No. Ale jeszcze nie wpada, poczekaj. No ale to już się chyba niewiele wydarzy. Aha. Czyli bez wodospadu? No, tam już jest morze, nie otwarte. Aha. Dobra, to w postprodukcji się to robi. Jakiś wodospad? No. Sajko, pomóż. Spacer farmera. Sajko, pomóż. Nie, no spacer farmera. Sajko. Dam radę. Ale nie, bo ja stałem na tym. Kurwa. A, nie stój na tym, morto. Ero. Nikuja nie pójdź. Bo śniadania nie było. A czemu ty kazałeś psychotropowi płacić za to, żeby z nami pojechał? Kazałem mu? No, to 150 zł to jest na paliwo, tak? A no tak, no tak. No dobra, ale wiesz, nie, ja nie zbiednieję, wy się nie zbogadzicie, nie? Nie ma co. Po prawej stronie mamy bunkier. To? Ale wiem od kolegów moich, którzy tutaj byli, że wejść do niego się nie da, bo otworki są niewielkie, jest zamurowany specjalnie. To dla dzieci lub mini Majka. Więc tutaj był sekretny bunkier Hitlera w tych terenach. Nie, no da się wejść. Gdzie się da się wejść? No nie, no ja bym wszedł, nie? Co? Jan Czater by wszedł. No, ale nie będziemy... Ale za 150 zł nie warto. Nie, nie warto. Nie, ale... No, dałoby się, nie? No, oczywiście, że tak. Jakbyś 5 dych dorzucił, to moglibyśmy podyskutować. O, to ładne. Beka! A się tam wpierdolisz zaraz, jak nie. Na nie! Ty... Widzowie, to zostawcie łapkę w górę, dzwoneczek i suba. Nie, no dalej nie idę, nie. To nie, no idź. Nie. Nie masz psychy! Po tym metalowym idź, no. Ja pierdolę, Piotr, kamerujesz to? Kameruję. To już się kameruje! Weź, Piotr, stań trochę wyżej, żeby kręcić jak wpada. Ja pierdolę. Telefon wyjmij! Wodoodporny. Oddaj kluczyki od auta! Kurwa... Nie, no wariat, nie? Którędy doszedłeś? Nie idź, Piotr, nie! Dawaj, kurwa! Nie, szkoda kamery! Nie, te deski się wyginają! Szkoda kamery, ej! Zejdź tam światło, jest ktoś zostawił zapalone! Rób świece! Ja pierdolę... Wróciłem! Piotr, kameruj! Dawaj. No nie wzruszony! Twój mąż po prostu... To jest ten, Jackass po prostu. Nie imponuje mi takie zachowanie w ogóle. Mi też imponuje. Marcin, wróć do nas! Co? Marcin, bo spadniesz! Co? Wracaj, Marcin! Bo spadniesz! Dobra. Udało się. Tego Titanika mieliśmy zrobić, ty. Na deskach? Nie, no, no możesz na deskach, no. Ni chuja, zobacz. Dobra, czekaj. Dobra tam, kurwa. Dobra, to mi nie pomaga. O. Warto. Ej, my powinniśmy być tyłem. Cicho tam. Tyłem, bokiem. Jest dobrze? Czekaj, ostrość gdzieś zrobię. Dawaj. Czujesz się jak we filmie, Psycho? Nie. Nie. A ja tak. Tylko ten film ma bardzo chujowy wstęp. Teraz dziwnie się te wstępy do pornoli. Ach. Kolano mnie szczypie. W dupie awantura. U tych mielonych. No, uła. To jest ciężko. Ty z kimś rozmawiasz przez telefon? Nie, do mikrofonu sobie gadam. A co ty tam pierdolisz? A, nieważne. Co ty w produkcji usłyszysz? Ty, a ty umiesz freestyle'ować psychotrop? Kiedyś umiałem, kiedyś na bitwie nawet jeździłem. Ale z freestyle'em jest jak ze wszystkim, że jak nie ćwiczysz, to później nie umiesz. No to weź, dawaj jakiegoś freestyle'a o Wiśle, o morzu, o wodzie wpadającej do morza. Widzowie, trzy słowa. Nie, no żartuję. Marcin! Bitwa freestyle'owa, trzy słowa. Wisła, morze i wodospad. Dajesz freestyle. Morze, Wisła i wodospad. A tam stoi sosna. No, słabe.
Ale rozjebał. Uooo, kurwa. Patrzcie. Nike Air Force One, kurwa. To nie są Air Force. Dobra, ja się nie znam, ale... A Jezu. Znawca mody. Akurat na Air Force'ach się znam. Mamy jeszcze dużo miejsc dzisiaj do odwiedzenia. A ja nie wiem nigdy. To Marcin wie. No bo tak rano, żeśmy wyjechali. To tylko po to, żeby wszystkich wkurwić, to wiesz. Mnie to dołuje po prostu, że tak daleko idziemy i jeszcze musimy, kurwa, wrócić. Ale ciekawe, po co tam ci ludzie nam poszli, bo na bank nie kręcą pal hajstwa, a nic innego. No to, kurwa, no chyba zapytamy. Na przyjemność tam nie poszli, kurwa. Zapytamy. Trzeba zapytać, naprawdę. Jak mi powiedzą, a że tak, na spacer, to ochujeje, nie? Ja nie wierzę, że ktoś tu przyjechał specjalnie po to, żeby tu się pospacerować, nie? W jakim celu pan tutaj się uda w taką brzydką pogodę? Czy to po prostu na spacer, czy pan tutaj mieszka? Nie mieszkam, mieszkam bardzo daleko stąd, ale... Tak jak my właśnie, przyjechaliśmy udokumentować. Czyli po prostu na spacer, zobaczyć jak Wisła spada do morza. Jak Wisła spada do morza i być może foki, ale się nie udało. A tu są foki są? Bywają. Tu są foki. Fucking shit! Dowiedziałem się, no, że tutaj bywają foki. Tak. No tak, ten wszystko wie, no słuchaj, wiem, strefa no wie, wszystko wie, kurwa. Jeszcze raz. Dowiedziałem się od miejscowego tubylcy, który tu nie mieszka, ale przyjechał kilkaset kilometrów specjalnie po to, ponieważ w tym miejscu często bywają foki. Ale on już to powiedział do kamery, to chyba nie musi tego drugi raz powtarzać, nie? Ale ona tego nie słyszała na przykład. A, ja słyszałam. No Jezu. Widzowie, za 100 metrów docieramy do miejsca, w którym Wisła wpada do Bałtyku i oprócz tego, że można tutaj spotkać foki, to bardzo często też bywają tutaj świnie morskie oraz lwy wodne. A raz do roku można spotkać psychotropa. Tak, 4 kwietnia. I teraz sprawdzimy, czy te świnie morskie... Nie, czekaj, świnki morskie są... Kurwa, świnki morskie to one nie pływają. Pojebało mi się. Kurwa. Świnki to są krowy morskie, są. Krowy morskie. Krowy morskie, właśnie. Ty, bo świnki morskie to one nie pływają. To są takie chomiki. Tak? No. A, świnki morskie. No, ale pewnie świnki morskie można spotkać, ty. Krowy morskie można spotkać, właśnie. Marcin się obraził, bo ma za mało atencji, za mało mikrofonu. Nie, nie będę gadał, bo on będzie wszystko słyszał, nie? Będzie montował. Tak. Ty to nagrywasz? Cały czas. Liczysz, że ktoś się wywali pewnie. Zresztą jakby ktoś się wywalił, no to będę miał nagrane. No, może to nie będzie najbardziej emocjonujący odcinek w uniwersum, ale to nic. Liczą się wspomnienia, piękne widoki, przewiało mnie w chuj. Proszę Państwa, dotarliśmy do rezerwatu Mewiałacha, który jest tutaj oraz po drugiej stronie Wisły. Jest to rezerwat faunistyczny, chroniący obszary lęgowe ptaków wodnolądowych. Rezerwat istnieje od 1991 roku i chroni wiele, wiele gatunków ptaków. One teraz tutaj już są pewnie w większości, ale jeszcze się okres lęgowy nie rozpoczął. Zresztą tutaj możemy zobaczyć, że lepiej i tak tam nie wchodzić, bo grozi utonięciem. To wygląda na tereny suche, ale one nie są suche. Parę kroków i możemy znaleźć się pod wodą. Chodźmy tutaj, bo to jest ta część, którą można się przechadzać. Celem naszej wycieczki było przybycie w te rejony po to, żeby zobaczyć miejsce, w którym Wisła wpada do Bałtyku. I naprawdę mówię Wam szczerze, że byłem przekonany, że wygląda to bardziej spektakularnie, że ta woda się miesza, para idzie i w ogóle, nie? Że jak, pamiętaj, chemiku młody, wlewaj Wisłę do bałtykowej wody, nie? A generalnie to tutaj się nic nie dzieje, nuda. Fakt faktem, że jest bardzo ładnie, malowniczo, podoba mi się, ale szczerze, jak sobie pomyślę o tym wietrze, który wieje mi w plecy, a że teraz za chwilę wiać mordę. Tak, że przez godzinę będzie nas spowalniał, to jestem trochę podłamany, no bo kurwa będzie ciężko. I to jest, proszę Państwa, to co widzimy na załączonym obrazku, to jest właśnie ta łacha. I tam, na końcu tej naszej betonowej drogi, jest krata z napisem zakaz wejścia. I my jesteśmy Palhajs TV, nie łamiemy zakazów wchodzenia do rezerwatów przyrody i nie wejdziemy. Ja wiem, że są ludzie, którzy łamią ten zakaz i tam wchodzą, ale skoro ktoś to wymyślił, że te ptaki potrzebują takiego terenu tylko dla siebie, to chyba warto to respektować. Zwłaszcza, że przez to, że my jesteśmy wszędzie, to ile tak naprawdę zwierzęta mają terenu, na których nas nie ma? Niewiele, więc apeluję tu do wszystkich, żeby nie wchodzili. Zresztą można na necie znaleźć filmiki, jak ludzie się tam wpierdalają, żeby sobie robić zdjęcia. No, jest to miejsce intymne dla ptaków, ale też foki też tu można spotkać. Na razie kierujemy się w stronę północną,
aż do tamtej niebieskiej kraty i tam oddamy się kontemplacji duchowej. Prawda? Prawda. Ale gówno. Ale fajne miejsce, Peter, co? Zajebiste, naprawdę. Tylko nie w tej pogodzie, nie? No, ale jak doszedłem tu na koniec, to tak mi się przyjemniej zrobiło, wiesz? A kiedy będzie widać, jak wpada? To chyba się dzieje Alan już tutaj, nie? A. No tu jest woda w Bałtyku. Tu? Tak. No bo to jak tak zawraca, tu wraca, a tu jest Wisła, nie? Ale mnie zaraz dmuchnie. No, jest dobrze, co? Zajebiście jest! Kurwa! Proszę Państwa, dochodzimy do kresu naszej przygody. Ja trzymam tutaj gąbką, rękę gąbką, co by wiatr nie zawiał. Jest pięknie, naprawdę polecam każdemu. No. Widoki nie są niesamowite. Foki były, ale... Zobaczcie, to jest gówien, mewi. Ta. To są gówna? No. Tak. A czemu one są takie ogromne? No bo mewy są duże przecież. Albo to są może foki. Nie, to są mewie kleksy. Zobaczcie, tam jest ptaków skitranych. Ty, faktycznie. O. Zobacz, widzisz? One wiedzą, że my tam nie możemy wejść, to że tam siedzą skitrane, nie? No i gdzie ta woda wpływa przecież do tego morza? Przyjechały. No w tym miejscu, tu się, jak się kończy ten beton tam, no, to tam już jest morze otwarte, nie? Już jest Bałtyckie morze. A tam jest Gdańsk, Sopot, tam, nie? Czyli do końca i tak. Tam jak jest to ciemne, nie? No, a, widać dźwigi, Sopot, Gdańsk, no, widać dźwigi. No to tam jest to. Moglibyśmy tu posiedzieć, zjeść kabanosa, ale... Ale nie wzięliśmy kabanosów. Zostańmy w cię. Przed nami teraz hardcore. Ja wyłączam zooma, bo w tą stronę nie da rady go nieść. Więc wsadzam go do plecaka. Spróbujemy trochę nagrać, ale tylko chwilę i potem idziemy już normalnie. Dobra? To wszystko dla was, widzowie. Kurwa, wieje tak, że zaraz mi wdmuchnie gacie do dupy. No, tak? Tak. Co to masz napisane co na górze? Kybalion? No. To jest jakiś chłopak twój, były. To mój były. Co tak. To jest Kybalion? A taki Austriak. Tak? Nie. No co jest Kybalion? Kybalion to jest traktat filozoficzny napisany w XX wieku przez trzech wtajemniczonych, objaśniającą całą stworzenie wszechświata i funkcjonalność tego. Że jakby wiedzieli, że sobie tatuujesz, to by nie napisali, kurwa, nie? Co? Gdyby wiedzieli, że sobie tatuujesz, to by tego nie napisali. No, bez skitu. Po 30 minutach drogi dotarliśmy do miejsca, w którym założyliśmy filtr oraz kaszety, więc teraz pozwalam sobie zdjąć kaszety, filtr i muzykę i powiem wam, że wcale nie jest mi do śmiechu, bo jak szliśmy w tamtą stronę, to wiało. Ale w tą stronę nie dość, że jest pod wiatr, to jeszcze wiatr się wzmógł. Ja 40 lat prawie żyję i ja takiego wiatru nie widziałem. Bo wiatru nie da się zobaczyć. Jest grubo, nie? Naprawdę... jest ciężko. Mam wrażenie, że los nie cieszy się, że z nami jest psychotrop i płata nam figle. Ja jestem zadowolony. Kamerujesz? Kameruję. Gdzie mnie tym kaktusem? Trzymaj to. Daj. Wiesz to do ogrodu? Razem niesiemy. Aha, dobra. Jak brama weselna. Tak. I teraz biegnijcie na Marcina. No, o tak podciąć mi kolana. Nie, bo się zabije chłopak. O kurwa. Ale ona nie zwolniła, nie? Ona chciała tego. Dużo rzeczy różnych w życiu widziałem, ale takiego wiatru jeszcze nie widziałem. Złośliwi inteligenci powiedzą, ale jak widać na załączonym obrazku, jest ciężko, mimo że go nie widać. Pokażmy jedną rzecz. Tam jest zajazd, który zasłania trochę moja żona. I w tym zajeździe, nie płacąc za toj, psychotrop próbuje się zesrać. A skąd wiesz, że nie płacąc? Bo znam go już trochę, jestem przekonany, że nie płaci za kupę. To jest otwarte tutaj czy nie? Zamknięte, tak? No coś zjeść i toalety. A tu jest toaleta otwarta czy nie? Zawsze chciałem zrobić dwie rzeczy. Odwiedzić miejsce, w którym Wisła wpada do morza oraz odwiedzić Mierzeję Wiślaną. Więc teraz udajemy się tuż za Krynicę Morską w pewne niezwykłe miejsce. Zapraszam. Każdy z was kiedyś pewnie był
na Półwyspie Helskim, ale niewielu z Was było na Mierzei Wiślanej. Ja od zawsze marzyłem, żeby kiedyś tutaj przyjechać i właśnie to zobaczyć. Jesteśmy teraz mniej więcej w takim pięknym miejscu, na Mierzei Wiślanej. To jest taki trochę biedniejszy Hel. Przybyliśmy tutaj, żeby zobaczyć największą wydmę w Europie, która ma 49,5 metra wysokości nad poziomem morza. I na szczycie tej wydmy podobno jest wieża widokowa, z której widać zarówno Zatokę Gdańską, jak i Zalew Wiślany. Fun fact, tą czcionką, taką samą czcionką, mamy napisane swoje imiona na obrączkach z Marcinem. No tak, to ta sama czcionka, no. Tą samą czcionką. Ona się nazywa Jungingen Font. Psychotrop nigdy w życiu nie spędził tyle czasu na świeżym powietrzu, co dzisiaj. Jak ja dzisiaj zrobiłem swój miesięczny limit kroków, nie? Jak nie lepiej. I co teraz? Gandzior będzie 3 dni musiał masować stopy. Tak. Żeby przeszło. Nie no, ale taka pogoda. O! Prawie. Ale ta ładnie jest. No tylko, że wiatr się wzmaga, jak się wznosimy wyżej, nie? Tak. O, tu widać wieżę widokową. Już stąd widać, że drzewa są... Już stąd widać, że nie widać. Ale gówno. Ja no, coś tam widać. A dlaczego nie wszystko widać? Dlaczego nie wszystko widać, tylko coś tam widać? Nie możesz mówić, że wszystko widać, bo wirusa już nie ma. Wirusa nie widać. Wszystko widać. O Boże! O Boże! O mój Boże! To był taki ciężki bonus. O Boże, ale to było ciężkie. Ale zajebało szambem. Czujesz? Od ciebie? No. A niska ta wieża jest. Co ty gadasz? Jak niewidokowa. Jest wyższa od ciebie. Trochę. Chodźcie, widzowie. Jestem na najwyższym garbie w Polsce. W Europie. Kurwa. Najwyższa wydma w Europie, 49,5 metra nad poziomem morza. Tak. Zazdrościcie, kurwy, co? Nie dla was to, dla psychotropa to. A few moments later. Zawsze chciałem odwiedzić Mierzeję Wiślaną, bo to jest taki mniej popularny hel. I uważam, że ten widok jest naprawdę spoko. Tu mamy otwarte Morze Bałtyckie. Woda słona, a tutaj Zalew Wiślany, zalew słonawo-wodny. Skąd ty to wszystko, Marcin, wiesz? Ja? No. No czytam dużo. Umie czytać, pisać. No, to nie jest tak, że ja teraz kłamię, że chciałem tu przyjechać. Ja naprawdę chciałem tu przyjechać, bo to jest niesamowita rzecz, że się takie rzeczy się dzieją, że tu jest niżej woda, a tu jest wyżej. W skali od 0 do... od minus 60 do 60, jak bardzo ci się tu podoba? 61. Ja zawsze też, ja chciałem pojechać w dwa miejsca. Ja chciałem pojechać do Stanów Zjednoczonych i na Mierzeję Wiślaną. To właśnie tutaj już spełniłem marzenie i zobaczcie. Do Stanów cię nie zabierzemy. Niesamowite, tu jest niżej, tam jest wyżej. No kurwa, szok. No. Naprawdę. Zawsze o tym marzyłem. Jadłeś kiedyś kabanosa na garbie wielbłądzim? W życiu. Kurwa, ja nigdy nie jadę w ogóle, a to dopiero na garbie wielbłądzim. Ale zapachniało, fuj. To są wielbłądzie? To są wielbłądzie kabanosy. Nice. Nie, wieprzowe. To jeszcze powinieneś się po kamelu zapalić. Tak, rwi. Jak zakochany kundel. O, i takie, ale tu będzie stawka miłosna, nie? Zaraz ja z Piotkiem tak samo. Koniecznie. Proszę Państwa... Szkoda, że nie mam ochoty na kabanosa. Niezwykłe jest to miejsce, przepiękne. Polecam wszystkim tu przyjechać. Na dole wyświetlają się koordynaty Wielbłądziego Garbu. Obok jest Krynica Morska, nie byliśmy tam. Ale jeszcze kiedyś tam przyjadę, ale no... Nadmorska miejscowo zimą. Możemy tylko się poszlać po chodnikach. To już wolimy zrobić z moim kolegą psychotropem oraz moją żoną Luizą, przecież najpierw Elbląg by Night. Ten odcinek był śmiertelnie poważny, dlatego zapraszamy Was na suchą strefę, prosto z Wielbłądziego Garbu, no bo przecież wielbłądy tam łażą w tej suchej strefie, więc niech mają coś od nas. Zapraszam. Co mówi dwóch psychopatów, którzy bawią się w detektywa? Mamy psychotrop. A propos wielbłądzich garbów. Dobre, dlaczego? Ej, Piona, ty. Dlaczego garbatego wyrzucili z basenu? Bo udawał rekina. Niewidomy
wymacał rękami garbatego i mówi: co? Idziemy na wycieczkę z plecakiem? No jak pan widzi. Zakończyliśmy naszą przygodę na dzień dzisiejszy, jeśli chodzi o punkty przyrodnicze, ale Luisa mnie tu szturcha palcem, bo bardzo chcę zobaczyć plażę. Tam widzimy, między drzewami jest piaseczek i zjedziemy sobie jeszcze na plażę i zobaczymy na własne oczy przepiękny Zalew Wiślany. Sądzę, że będziemy tam krótką chwilę, bo tam na bank wieje jak skurwysy. Tak. Tak? Tak. Tak? Tak. Nagrywasz? Tak. Co sobie robisz? Jak ci się podobało? Super tu było. Fajnie, nie? Naprawdę. Czekam na plażę i na ten Elbląg. Elbląg by night? Yes! Drodzy Państwo, idź mnie, bo mnie zasłaniasz. Drodzy Państwo, w tym momencie udajemy się na plażę na Mierzei Wiślańskiej po stronie bardziej polskiej. I generalnie tak, powiem, ja jestem zachwycony, bo tak, byłem na tym wodospadzie, gdzie Wisła wpada do Bałtyku, to pierwszy raz, że widział. I pingwiny byli, no zajebiście. Kormorany takie, kormorany, kurwa. Kormorany z ręki. Tak, z ręki jedli normalnie. Wielkie kupy mewy były. Później byłem w takim lesie. Nie, trzy miejsca były. A potem w dupie byłem i gówno widziałem. W dupie byłem, gówno widziałem, to też. Ale zacząłeś od środka, no jeszcze byliśmy. Właśnie. Jeszcze żeśmy rozsupłali sprawę niewyjaśnioną. Właśnie, więc widzowie, słuchajcie tego. Byłem w najniższym, rzekomo najniższym punkcie w Polsce, czyli 1,80 m poniżej poziomu morza, co się później okazało, ekipa RTG wraz w featuringu z Palhajs TV pod patronatem Kuby Lasika. Pod patronatem Kuby Lasika. Po długim i wyczerpującym śledztwie. I oczywiście z pomocą pana Benka, któremu dziękujemy. Oczywiście są ty samej pani radnej. I pani radnej. To by się bez nich nie udało, ale tak naprawdę najbardziej się ja zasłużyłem, bo jakby ja chciałem dążyć do tego, żeby... Ona jest zarośnięta, Marcin. Bo oni mówili, że nie, dobra, że nie to znajdziemy To nie jest plaża. Tego. A ja mówię, dobra, chodźmy, szukamy, nie? Kurwa, gamonie. No, i znaleźliśmy... Gdzie poszliśmy? To nie jest plaża. To jest ten, to są gdzie taka dziwna ta plaża? Trzcina. Plaża, widzowie, patrz, jaka plaża, nie? No. Dawaj, skrótem. Rozkładaj kocyk, nie? Skrótem na trzcinę. Byłem przekonany, że to jest piasek. No, tak wyglądało. A to są, kurwa, tataraki. Dużo rzeczy różnych w życiu widziałem, ale takiej plaży jeszcze nie widziałem. No, też taki, no, kurwa. Ej, ale ktoś tu chodził po tym, nie? Kolce. Wydeptane. A! Idź jeszcze. Kurwa, to jakie wielkie te kolce. Idź, tam jest wydeptane, idź. Kurwa, jakie wielkie. Mówiłam ci, Marcin, idź tam do końca, no. Dobra, to co? Bergryl. Zapomniszczy te spodnie. Coś tu, to może być mokro trochę? Myślisz? Może być, no. Nie, Piotr. Ale tylko, ja tylko... Trochę, Piotrek. Tylko mówię. Piotrek. Ale ja nie narzekam, tylko mówię. Idź. Byłeś kiedyś na takiej plaży? Bo ja nie byłem na przykład. Nieźle jest, no. Tu jakieś maszyny musiały tak, to być. Tak, to coś to skosiło, no. Na przykład możemy pojechać do Jastrzębia Góra. To jest taka... kamienista plaża, nie? Mhm. No, do Mielna to znowu taka biała plaża, taka śmierdząca chrzanem. Mhm. A na przykład można pojechać tutaj na tyłek Nitrzmorskie i taką słomianą plażę. Dla wszystkich tych, którzy mają słomiany zapał do opalania, polecamy słomianą plażę. No, pięknie jest. Naprawdę. Nie potrzeba parawanów, bo te łodygi idealnie jakby ochraniają przed wiatrem. A jeżeli służby, które tutaj są, chcą już wygonić stąd plażowiczów, po prostu podpalają to wszystko. Ludzie muszą stąd zaiwaniać do domu. I szybko to robią. Tak, bardzo szybko. Tu na dole wyświetlają się koordynacje słomianej plaży. To mogą być tam. Tu na dole. Jeżeli ktokolwiek z was kiedykolwiek przyjedzie na słomianą plażę, niech sobie zrobi zdjęcie, stojąc na jednej nodze, trzymając się za lewy pośladek, o tak jak ja. I niech wyjdzie to zdjęcie do Psychotropa i on to zdjęcie udostępni na Instastory. Jak chcecie promo, to róbcie wiadomo. Pozdrawiam. Ja dzisiaj z małżonką wstałem o 4 rano. O której ty wstałeś? 4:30. No, to Psychotrop się kłada, jak ty wstawałeś? Tak. I wyruszyliśmy z Warszawy. O 8 byliśmy w Elblągu. Odebraliśmy stamtąd Alanika. No i tak się bawimy od rana. Przebyliśmy tysiące kilometrów. Zobaczyliśmy w chuj rzeczy. Jeszcze nie ma 16, nie? Naprawdę? Nie ma. Jak już kiedyś umrę,
jakaś dziewczyna będzie chciała być z Marcinem, to polecam. Bo naprawdę takiego męża mieć to jest skarb. A wiadomo, skarb trzeba głęboko zakopać w ziemi. Jedziemy teraz na sam koniec betonowej, asfaltowej drogi do miejscowości Piaski. Żeby spełnić marzenie żony. Do miejscowości Piaski. Tak daleko, jak da się w Polsce pojechać tą drogą. Ponieważ, jak wiecie, Mierzeja Wiślana tylko w części należy do Polski. Reszta należy do Rosji w obwodzie kaliningradzkim. Ale na Mierzei Wiślanej nie ma przeprawy granicznej. Nie można się przedostać do Rosji. Trzeba wracać na Polskę lądową. Ale droga prowadzi jeszcze kilkanaście kilometrów na wschód. Potem się kończy i trzeba przez las dreptać sporo, żeby dotrzeć do płotu, który rozgranicza Polskę i Rosję. Idzie przez las, ale też przez morze. Więc to też jest ciekawe. Tylko, że niestety od miejsca, do którego możemy dojechać, do płotu jest bardzo, bardzo daleko. A po drugie, jak teraz jest tak nerwowo, to sądzę, że jakbyśmy się kręcili koło tego płotu, to ktoś mógłby się zainteresować. Zarówno po naszej, jak po tamtej granicy. Dobra, Piotrek, kameruj mnie. Jak przystało na prawdziwych youtuberów, robimy challenge. Pojedź najdalej drogą, jak się tylko da. To jest właśnie challenge. Ty się uspokój, ty byś być mógł. Ej, znowu pięknie pachnie grzybami. Ty byś być mógł, dobra, chuj, nieważne. No ty byś być mógł to. O, ty byś być mógł. Ty byś mógł. No dobra, powiedz to. To jest challenge dla psychotropa, nie, nie. Powiedz, ty byś mógł być, o. No. Ty byś być mógł. O, jeszcze raz. Czekaj. Ty byś być mógł. Ty byś być mógł. To jest taki beatbox. Ty byś być mógł. Ty byś być mógł. O, dobrze powiedziałem. Ty byś być mógł. 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 No i chuj, dobra. No czym on, kim on mógłby być? Moim ojcem! O to mi chodzi. Oła! Moim ojcem byś mógł by był. O! A bo chcesz, żebym ja była twoją mamą? Nie, to jest w moim wieku. On jest dziaders. Kto wie? Oktagon zweryfikuje. Widzimy się w oktagonie, nie? Zobacz, jaka wielka glizda. Jaka glizda? Weź. O, jaka glizda? Ja się boję robali. Weź! To nie robal. To robal? Nie, to jest, kurwa, coś z drzewa. Nie, ja się boję tylko policji robali, nie? No. To jest nasz challenge. Jedź do końca drogą, deptaj hebel nogą. Dużo rzeczy w życiu widziałem, w wielu miejscach w życiu byłem, ale tak blisko Rosji nigdy w życiu nie byłem. Robicie grilla? Smacznego! Ale wleciało tym grillem do auta, nie? Jeśli jesteś dobrym kotem, wyrusz w podróż psychotropem. Proszę Państwa, jesteśmy na najdalej wysuniętym na wschód zakątku Mierzei Wiślanej, do którego da się dojechać samochodem. Idąc w tą stronę, dotrzemy do płotu, który jest zarówno w wodzie po tej stronie, w lesie, jak i w wodzie po tamtej stronie. Jeżeli chcecie, żebyśmy kiedyś, jak będzie ciepło, przyjechali w te rejony i zobaczyli, czy da się na przykład gówno przerzucić przez płot na ruską stronę, z procy wystrzelić jakieś z buka zgniłe jajo, to dajcie znać w komentarzu. Jesteśmy Pacha STV. Niczego się nie boimy. Wsiadamy teraz do samochodu i jedziemy do Elbląga. Ja Elbląg kojarzę tylko z jednym. Imprezy Elbląg. Uważam, że to jest najlepszy kanał na polskim YouTube. Kto nie zna, niech pozna. Aczkolwiek tych kultowych filmów niestety już nie ma. Może są jakieś reuploady. Więc jak myślę o Elblągu, zawsze chcemy się tańczyć. Dobra. Jestem Dwie wcisnę, czwarte jest ciśnięte, to jestem. Dobra. Jedziemy? Jedziemy. No. Siemano, kurwa, ten. Boże, jak nie pojedziemy, bo za ciężko. Co? Tam. Nie. Jesteśmy duży, a nie ciężcy. Dawaj. No nie skakuj! Widzowie, zauważyliście, że mam rudo włosy? W tym świetle nie widać, ale tak. Jak ten odcinek wyszedł, to Luisa już jest łysa. Dobra. Turuk, turuk, tyłem.
Jaki numer? Witam Państwa w naszym wspaniałym apartamencie, który prezentuje się tak, jak widać na załączonym obrazku, ale zacznijmy najpierw od najważniejszego, czyli od kuchni. Proszę Państwa, zobaczmy, co jest w lodówce. A to co to jest? Mocz czy olej? Musimy sprawdzić. Tak wygląda kuchnia. Tu jest sypialnia moja i Luizy. O, siemano, kurwa, ten. Tak się prezentuje. Ty, zobacz, jakie to lustro jest. Powinno być na suficie. Tak. Ale spoko. Na fotelu spoczywa psychotrop, który jest troszeczkę zajechany taki dzisiaj chyba, nie? No tak, bo dwie godziny snu, ponieważ tęskniłem za swoją wybranką, która wyjechała całą noc. Nie mogłem zasnąć, ale dzisiaj Piotrek dostarczy mi ciepła i wrażeń, tak myślę. Tutaj, proszę Państwa, łazienka, ale no łazienka, no zwykła, najzwyklejsza. Kurwa, ale zaraz papieru toaletowego jest, to bo teraz zauważyłem. O, matko. To normalnie bierzemy cały kosz. Straci, straci. Jeszcze tu jest papier toaletowy. O, tu naprawdę jest... papieru toaletowego. O, matko. Mi się wydaje, że to są jeszcze zapasy z COVID-a. Chyba tak. Tu jest pokój psychotropa. Tu jest łóżko Janczara, on by tu spał. Tu jest wyjście na balkon. To jest taki taras. Fajny, nie? Fajny taras. W ogóle zajebisty widok z okna. Przed wami. Przed wami! Tak? Przed wami! Zero pobylań! Elbląg by night, to nie jest istotne. Zobaczcie, jak tu jest ładnie. Naprawdę, Elbląg jest przepięknym miastem. Piękny! No. Idziemy i naprawdę super. Zajebiście z Elbląg. Naprawdę jest ładnie, no. Jest. Ładnie jest, no. Jakbyś oglądał tylko kanał imprezy Elbląg, byłbyś trochę przekłamany. Inny obraz, no. Naprawdę. Obraz tego miasta, nie? Przed wami! Przed wami! Elbląska siedziba RTG! Wow, kurwa! Przed wami! Jedyna, niepowtarzalna elbląska siedziba RTG! Ty, no, brzmi jak ja. Mógłby na mnie za mnie robić, nie? Naprawdę. Idziemy do studni smaków, bo podobno w studni smaków jest najlepszy elbląski tatar, bo 42 zł kosztuje, ktoś tak napisał. To musi być dobre jakoś ze 42. Imprezy Elbląg przekłamują wizję Elbląga w Polsce. Wszyscy, którzy kojarzą Elbląg z imprez Elbląg, powinni przyjechać zobaczyć, jak wygląda Elbląg. Jest zajebiście. My wyglądamy, jakbyśmy już kończyli imprezę, ale dopiero zaczynamy tak naprawdę. Od dzisiaj jestem ambasadorem Elbląga. Koniec temat. Jestem. Postanowił, tak zrobił. Zastał Elbląg rozjebany, a zostawił pijany. Apelujemy do włodarzy Elbląga, żeby uznały to, że jestem samozwańczym obywatelem tego miasta. Klucze do miasta, złoty kieliszek i korpociąg. Tak, ja już to obwieszczam. To nie jest tak, że ja pytam. Ja was informuję, że tak jest. Kocham Elbląg, jest pięknie. Na takich chwil warto żyć. Przyjeżdżajcie do Elbląga i... Tak? Tak. Nie róbcie łachy, zwłaszcza mewiej i wpadajcie tutaj. Elo. A few moments later. Elbląg news by night is very bright, but the weather is not all right. Yes. Trochę napadało tutaj, wiesz? Uwaga! Zatrzymałem się. Air Force One. Bo ile tu już mamy skręcać? Tutaj? No, o ty, bo cię potrąci. Dobrze, ja wam chcę pokazać najlepszy filmik, jaki był, kurwa, w polskim internecie. W 2022 roku polski internet żył tym filmem. Siemano, kurwa, ten! Jedziemy się na wojnę właśnie, kurwa, ten! Tu mamy śmigłowiec. Już go, kurwa, ten! Tylko uruchomimy, kurwa, i lecimy, kurwa. Cyk. To śmigiełko mamy, wszystko mamy. Cyk. I lecim, kurwa! Będziemy sobie, kurwa, strzelać, kurwa, tylko jeszcze, kurwa, ten. Uzbrojenia nie mamy, ale zamontujemy, kurwa, ten. Będziemy rzucać, kurwa, ziemniakami w kurwy. Siemano, kurwa, ten. Idziemy sobie na wojnę, kurwa, ten. Przybijam się, że od dzisiaj, 2032, od dzisiaj wszystkie odcinki Podcast TV są, kurwa, ten. Powiedz, że wysłałem jej filmik, kurwa, ten. Marcin ci wysłał, kurwa, ten, nie? Powiedz tak,
obejrzyj i odzwoń na razie, bo inaczej z nami koniec, pa. Kurwa, chuj ten. Ej, a jak nie odzwoni? Siemano, kurwa. No to siemano, kurwa, ten. No, przyjadę, kurwa, ten. Na dworzec. A few moments later. Aktualnie znajdujemy się... Gdzie my jesteśmy? W lesie. W lesie. Nie, no aktualnie jesteśmy na asfalcie, ale obok pięknego lasu znajdujemy się w przepięknym parku krajobrazowym Wysoczyzny Elbląskiej. Mogłoby się wydawać po tym, że świeci słoneczko, że dzisiaj jest cieplej niż wczoraj, ale nie, dlatego że padało, jest zajebista wilgoć w powietrzu, do tego wiatr i to sprawia, że piździ jak za cara. Mrozi bardzo, mrozi. I to nie jest przypadek, że piździ jak za cara, ponieważ idziemy teraz zobaczyć carski kamień. To będzie pierwszy głaz narzutowy, który pokażemy w tym odcinku, ale nie pierwszy na kanale. I mogę wam zapewnić, że nie ostatni. Że póki żyję będę głazy pokazywał. Pokażcie mi inny taki kanał. Jak kiedyś będę potężnym włodarzem, będę miał swoją federację, to oktagon będzie z głazów narzutowych zrobiony. Oktagon będzie tam, gdzie głaz Mszczonowski. Tam będą taki, wiesz, z nierównościami. Będziesz mógł wykorzystać kamień do pokonania przeciwnika. Głową o kamień, wiesz, nie? I po prostu i zwłoki pokonanych będą leżały na kamieniu. Dobra, ale to do tego... A czy zresztą, jak wy to oglądacie, to pewnie już dawno jest pogali. Jesteśmy aktualnie w Parku Krajobrazowym Wysoczyzny Elbląskiej. Ten park jest naprawdę bardzo pięknym miejscem. Jest tu chuj atrakcji. My skupimy się tylko na trzech głazach dzisiaj, ale z pewnością chciałbym kiedyś wrócić w te rejony, jak będzie ciepło i zielono. Z naciskiem na ciepło. Jak ci się psychotropnie się statyw? Bardzo dobrze, to pierwszy raz niosę statyw. Fajnie, i myślę, nie? Że zostanę przy tym już. Nosisz statyw dla Janczara? Tak. Kurwa, widzisz? Prezes zarządu RTG usługuje Janczarowi. Nie, to kim musi być potężny Janczar? Nie. Pod nieobecność Kuby Lasika pełniący obowiązki prezesa psychotrop. Tak. Nie, nosi. Kurwa, ale pod górkę to. Trzyma Janczara statyw, no. To w kim w takim razie musi być potężny Janczar? Widzisz go? Widzę. Buzię widzę w tym tęczu. Jest to głaz narzutowy, więc jak wszyscy widzowie tego kanału doskonale wiedzą, nie będę tłumaczył po raz 25, w jaki sposób one tu dotarły. Wiadomo, że winowajcą jest lądolud skandynawski, ale tutaj, w to miejsce, przyniósł go człowiek. No właśnie. Jak widzimy, to jest taki swoisty obelisk, ten kamień na górze. O 1,5 metra wysokości podobno, ale podstawa również złożona jest z pomniejszych głazów narzutowych. Kurwa, się zasapałem, ja pierdolę. Ale skoro jest obelisk, to gdzie jest Asterix? Tak. Tutaj, ja jestem Asterix. Hier betrat seine Meister unser Reiser Kadine. Ale to ile lat musiała toczyć rzeka, żeby tak te napisy wyryła, nie? Tak. No to... Jak to było? Ale proszę Państwa, ja Wam powiem, co tu jest napisane. Hier betrat seine Majestat unser Algerbenster Herr zum ersten Mal. Kadinen, 2 czerwca 1899. Na Polski nie wyrzucaj śmieci do lasu. 223 lata temu, tak? Nie. 123 lata temu. Jak wy to oglądacie, to pewnie za 120, nie? Jeszcze więcej pewnie. Albo nie, za 150 lat temu. I tu jest napisane po polsku. W tym miejscu jego majestat, nasz najjaśniejszy pan, po raz pierwszy wkroczył do Kadyn. I ten kamień właśnie upamiętnia przyjazd pierwszy cesarza Wilhelma II, który tutaj gdzieś miał jakiś majątek w Kadynach albo obok Kadyn. Więc proszę Państwa, gość przyjechał, teraz na przykład powinien być obok drugi kamień, tak? Który jest dzisiaj? 5 kwietnia 2022. Jakby to oglądacie, to wiadomo, że już nie. Kamień, pierwszy przyjazd psychotropa do Kadyn. To jak przyjedziecie, to już będzie akurat. Tak, już jest, na pewno będzie. Tego. Kamień będzie. I kamień no. Będzie konsekrowany przez Kubę Lasika. Tak. Poczekaj, ja sobie na... O, właśnie, ała. Oj, sorry. O, łoba. Łoba da. No ale właśnie nie wiem, co to jest pomnik przyrody.
Chyba nie. Chyba nie. Bo to jest po prostu chyba zabytek. Bo to jest ożywione. Bo na zabytki możemy wchodzić, na pomniki przyrody nie możemy wchodzić, pamiętajcie. Tak, możemy? Tak? O, ale tutaj chyba takie są jakby kule, jakby ktoś strzelał. No to w końcu Niemiec, nie? Tak, w końcu Niemiec. Prawie kurwa zginąłem, no, nie? No, wyglądało kurwa ryzykownie. Nawet za grobem się mści. Nie próbujcie tego zrobić. Nie podajemy koordynatów, nie przyjeżdżajcie tutaj, bo możecie tak zginąć. Będzie. Tutaj ktoś próbował wykopać ten kamień. Pokaż. O kurwa. Tutaj normalnie próbowali wykopać, nie? Ty. Ukraść ktoś chciał. Zajebać chcieli kamień? Pewnie coś budowali i zajebali. A tutaj malina leży, zobacz, poziomka taka malutka. A jest malina. Kurwa jakaś. Patrz, poziomka. Posłuchaj mnie kurwa. Pokaż. Ty, i to jest prawdziwa poziomka. Dobrze widzę. No. Ty, no prawdziwa tak. Poziomka. Co? Podniesiesz psychotrop? Nie, bo tu taka czerwona poziomka. Ptaki, jakieś ptactwo. To moja droga. No, to Burawina. Jest poziomka. Nie, poziomka. To jest z jakiegoś drzewa tutaj. Pączek. To jest poziomka. Nie, to jest pąk. Już jak po prostu zrobiło się ciepło, to które z drzew puściło takie pąki, ale niestety mróz sprawił, że odpadły. Pokaż. No już nie pokażemy, już. Bo Marcin wyrzucił to z ręki. Wiatr zabrał. Tak, wiatr zabrał. Jeżeli... Słuchajcie, tutaj leżę, to są, to są krew, bo palca sobie rozwaliłem o psychotropa bagażnik w jego Mercedesie. O, i to jest, proszę Państwa, to jest krew, to jest chuj wie co to, o, to jest obrączka, palec, paznokieć. Ale co to jest to? To są nasiona. To jest według mnie pąk. Poziomka. Pąk, który był na czubku któregoś z tych drzew. Pokaż te czubki. Pokaż te czubki i kamerę. I przyszły mrozy i mrozy sprawiły, że pąk obemarz i zapadł. Coś ale mi się zimno w głowę zrobiło strasznie. Brain freeze? No. Brain freeze. Proszę Państwa, skoro psychotrop tak tutaj głośno i wyraźnie mówi, że nie lubi Niemców, że on jest niedobry, dlaczego pomniki stawiamy takim kurwa ludziom? Teraz on przeczyta. Proszę bardzo, tu masz kartkę. Poczekaj. Tylko nie czytaj tego, psychotrop czyta tytuł, tylko tam co po tym jest, nie? I proszę Państwa, to może teraz, wejść... ale tu tak, no, ładnie, nie? Wejdź na ten głaz, chłopie. Tu od przodu. Od fronta, ale tu jest taka fajna tam, konterka. No, obkoło, no. Tu rośnie poziomka. To są poziomki, zobacz. Tu, nagrywaj, jak ja wchodzi, ej. Oj, sorry, moment! Nagrywaj, jak ja wchodzi, chłop, prawie umarł, zobacz, patrz. To jest ważne, zobacz, co tu się dzieje, nie? Jestem, kurwa, antytalent, nie? Tak? No, damy radę. I proszę Państwa, teraz psychotrop wam przeczyta wszystkie tytuły Wilhelma Hohenzollerna. No, dawaj. Już? No. Kurwa, ten. Wilhelm II Jeszcze raz. Wilhelm II... Jaki suchodolski, kurwa. Byś był, ty mógłbyś być. No. Wilhelm II Hohenzollern. Hohenzollern. Wilhelm II Hohenzollern. Wilhelm z łaski Bożej, cesarz niemiecki, król Prus, magrabia Brandenburgii, burgrabia Norymbergii, hrabia Hohenzollern. Suweren i wielki książę Śląska oraz hrabstwa Kłodzkiego, wielki książę Nadrenii i Poznania, książę Saksonii, Westfalii, Angarii, Pomorza, Lenburga. Szlezwiku, Holsztynu, Magdeburga, Bremy, Geldry, Kleve, Jülich i Bergu, jak również Wendów i Kaszub. To była Krosna, nazwa? Lenburga, Mecklenburga, etc. Landgraf Hessii i Turyngii, Magrabia Górnych i Dolnych Łużyc, Książę Oranii, Książę Rugi, Fryzji Wschodniej, Paderborn i Pyrmontu. Halbherst, Münster, Minden, Osnabrück, Hildesheim, Werden, Kamienia, Fulda, Nassau, Murs, etc. Uksiężoncony, hrabia Hennebergu, hrabia Marchi, Ravensburga, Hohenstein, Tetzelburg i Lingen, Mansfeld, Sigmaringen i Weringen, pan Frankfurtu. Wyobraźcie sobie, ile on się na imprezach przedstawiał, nie? Siema, ale ja jestem ciekawa. Psychotrop, a ty? Ale ja jestem ciekawa, bo psychotrop to tak przeczytał, że nie wiadomo, gdzie się zaczyna, a gdzie się kończył tytuł.
Ja uważam, że powinieneś jeszcze raz i mówić kolejne. nie, już starszy, kurwa. Ale proszę Państwa, teraz już wiecie, że to nie był jakiś tam Karty mi wytnij w postprodukcji, ja to wszystko tak powiedziałem. Że z pamięci, nie? No tak myślałem, żeby Ci wysłać może tydzień przed odcinkiem, żebyś się nauczył. Sami widzicie, że ten kamień, no że gość zasłużył na ten kamień. Ma tyle tytułów, że naprawdę no 5 minut się przedstawiał, nie? Jeszcze jak był na imprezie i co chwilę ktoś to ma, a siema ziomek, kim Ty jesteś? A on... No dobra. I opowiadał to częściej i dłużej niż skąd ksywa Bones, więc możecie sobie zrozumieć, gościu pewnie był bardzo znużony i właśnie z tego powodu postawili mu ten kamień, nie? Był takim kozakiem, że miał tak długi tytuł. Proszę Państwa, no co? Pięknie jest? Warto było przyjechać? Za 150 zł? Gorące pozdrowienia z nad cesarskiego kamienia. Kurwa, oba buty mi się rozwiązały, jak wejszłem, kurwa, na ten kamień. To klątwa. Klątwa cesarza. I ja teraz muszę jakoś, kurwa, tutaj zeskoczyć, kurwa, nie? O, kurwa, ten. Ja to nie wiem. Telemach. Weź go tam. Tam go. Gdzie tam, kurwa? Z przodu do kamery się przewracaj. Nie boj, ale ja mam nogę bolącą. Ej, weź się sram, co? Weźmy mnie kamerować jak sram. Czekaj. I tak. A kurwa! Widzicie, to już tą kontuzję, widzowie. Co? Mam kontuzję, nie chciałem o tym wcześniej mówić na odcinku, ale wychodziłem do odcinka z kontuzją. Oszce. Poszedłem do odcinka z kontuzją, nie chciałem mówić włodarzom, bo mógłbym nie wystąpić. Proszę Państwa, zataiłem to, ale już niedługo ale nie na moim na prywatnym Instagramie będą zdjęcia i obdukcje, wszystko tam pokażę. Nie, nie chcę zwalać na kontuzję, ale taka jest prawda, nie? Że przyjechałem tutaj z kontuzją, myślałem, że nie dam rady, już miałem dzwonić tutaj do włodarzy, że nie przyjadę jednak, no, ale dla moich fanów. Słuchajcie, serdecznie pozdrowienia do Kuby Lasika. Kuba, szkoda, że nie macie z nami, ale no, słuchaj, na dole są koordynaty. Wpadaj, bo tu wpadają wariaty. Piotrek tak długo pierdoli się z tymi przebitkami, że aż zima przyszła. Przyszła zima, przebitek nie ma. Ale kurwa, słuchajcie, naprawdę, jak planowaliśmy ten odcinek, to się wydawało, że na pewno będzie już teraz ciepło, nie? Że dwa tygodnie temu było zajebiście ciepło, ale dzisiaj jest słabo, dwa tygodnie temu, jak zaczęliśmy nagrywać, było ciepło. Pokaż, jaki psychotrop ma łupież na głowie. Łupież no satana. Mówię, Head and Shoulders, czekają na jakąś ofertę współpracy. Ale to byś jeszcze wytłumaczył, co to masz napisane? Kybalion. Kybalion. A co to jest? To jest jakiś bulion taki, tak? Tylko, że tak, z kebabem. Z dupą kapuśniak. Bulion z kebabem. Nie, no co to jest? Kybalion to jest traktat filozoficzny napisany przez trzech tajemniczonych w XX wieku, czy w XIX, dobra, jeszcze raz. Już nie pamiętam. Kybalion. Powinieneś kod QR, że ktoś robi i wyszedł, tam się Wikipedia. Kybalion to jest traktat filozoficzny napisany przez trzech tajemniczonych zawierający wiedzę tajemną na temat wszechświata. A mógłbyś coś powiedzieć nam o tej wiedzy tajemnej? Jak powiedział o tym kybalionie, to słońce wyszło, widzisz, tak? No. Nie? Że kybalion na nas mówi. Tajną rzecz? No, jakąś jedną rzecz z tego tajnego traktatu. Dobra. Ptaki latają kluczem.
O kurwa. Wiedziałaś o tym? Ty, a wiesz dlaczego jedno ramię w kluczu jest dłuższe, a drugie jest krótsze? No bo z jednej strony leci więcej w taką, z drugiej strony mniej. A no ta. Ładujemy się do samochodu i naprawdę jedziemy na drugi kamień, ale on jest bardzo blisko, bo on jest rzut kamieniem. Rzut kamieniem. Super. Przejechaliśmy zaledwie kilometr i jesteśmy nadal w tych samych terenach. Tu na dole macie koordynaty, jeżeli chcielibyście też wyruszyć w taką samą podróż. Jeżeli wyruszycie, to koniecznie wrzućcie coś na Instagrama i oznaczajcie Psychotropa. On będzie wszystko udostępniał. Szerował wasze storaski. Generalnie zróbmy tak, zróbmy tak. Dzisiaj jest piątek i oglądacie odcinek Pacha STV nowy z Psychotropem. Wszyscy jak możecie, oznaczajcie Psychotropa na najgłupszych storaskach, jakie tylko możecie. No, na wszystkim. Oznaczajcie Psychotropa. Tak, tu na dole jest Kuba jego imprezowicz. Dole... Co? Instagram Kuba imprezowicz. Pokażmy, jaka jest siła palhajsu i udostępniajmy Psychotropa. Zobaczymy po tym dniu, ile wpadnie mu followów na Instagramie, nie? No za te parę lat już pewnie Instagrama nie będzie, nie? No w sumie tam. Będzie nowe konto znowu pewnie, więc ale o. Kiedy byliśmy tam, to zajechał do nas leśniczy tutaj z okolicznych stron i chwilę z nim porozmawiałem i on mówi: słuchajcie, wyłączcie sobie koniecznie dane komórkowe w telefonie, nie? Bo łapię tutaj ruskie kurwa te sieci, nie? A ja mówię: ale jak to? Przecież to jest 30 km 100. No, no właśnie, oni specjalnie sieją sygnałem tutaj, żeby naciągać ludzi na pieniądze, nie? 15 zł za minutę połączenia, no i za dane komórkowe to jest pewnie jak za zboże. Tutaj nam ładnie leśniczy wytłumaczył, jak dotrzeć, bo do tego drugiego głazu wcale nie jest tak łatwo dotrzeć. Ten kamień też jest czyjegoś imienia, ale to dopiero o tym opowiemy, jak tam dojdziemy. I co fajne, on leży tam w sposób naturalny. On tam jest po prostu, bo tam jest. Ludzie go tam wyryli, w nim pewien napis, ale nikt go nie przemieszczał. On jest dokładnie w tym miejscu, w którym lądolud skandynawski stwierdził, że on powinien leżeć, tak? Ty byłeś tu. I on tam jest, nie? A jak wam się podoba wycieczka, Luiza? Ja jestem po prostu zachwycona, jest fenomenalnie. Ale ładnie tu jest. No, mogło być odrobinę cieplej, ale tak to poza tym jest git. Słucha strefa. Wymyśliłem nowe. A, to poczekaj, to już musisz zapowiedzieć, że się plansza pojawiła. Dobra, więc teraz Marcin, oła! Kurwa! Czyń honory, wjeżdża plansza. Jak po francusku mówi się nasikanie? La chic. Wiecie, jak nazywa się ręka małej Wiktorii? Oła! To są jakieś wnyki, ty. Wiecie, jak się nazywają ręce małej Wiktorii? Rękawiczki. Dojebane. Teraz Marcin Oła. Ręka małej Wiktorii. Oła. Powiem wam szczerze, że pogoda się robi naprawdę sążna. O kurwa. Ja proponuję, żebyśmy się schowali w lesie, bo pogoda jest taka, że to się do lasu człowiek... Pokaż na ziemię, że to nie jest śnieg, to jest grat. Tak. Zobaczcie, jak te kuleczki tak pyk, 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 pyk. No. Ale biało się zrobiło nagle. No. Biało na obiekcie. Mimo trudnych warunków i otoczenia to... Grubo jest, naprawdę jest grubo, nie? Ponieważ opowiem wam kawał zaraz. Tylko sobie przypomnę, bo kurwa zapomniałem. O! Wiecie skąd informatyk bierze wodę? Z ekranu. Rozkręcam się, no. O kurwa. Ale śmiałem się trochę z tego leśniczego, że jak mu tutaj kurwa nie da się trafić, ale kurwa... Nie sądziłem, że kurtka kiedyś mi się przyda. bo nie mam żadnych kurtek i nie używam. A no jednak... Dobrze, ale siecze po mordzie, ty. Palto się przydało. Jeszcze czapkę chyba kupię, bo może kiedyś jeszcze z wami się spotkam. Więc też się przyda. Nie no, wspaniale jest. Ta przyroda. Te dzikie zwierzęta. Przedna na chwilkę. Co? Nie, no nie. Nie, ludzie muszą wiedzieć, jak iść do kamienia. No tak.
to jak mamy ten młodnik po prawej stronie, to gdzieś tu jest droga, która odbija w lewo. I tą drogą należy podążyć, żeby dotrzeć do rzeki, na którą jest ten głaz zlokalizowany. Nie wrócimy do domu do momentu, aż go znajdziemy. Nie tak, ma takiej opcji. To jest przełomowy moment, mimo że to nie kamień milowy. No. Bo mówi, że ta droga jest ciężko widoczna. To jest chyba droga, nie? No. No. No, ale jest dobrze widoczna dość. Chodźcie, w każdym razie na pewno trzeba dojść do rzeki. No to i trzeba iść w tamtym kierunku. Widzowie, jak coś, to ja mam fajniejsze buty, tylko zmieniłem na takie, nie? Te mi zasponsorował Pal Heist TV za 100 zł. Kolca sobie wbiłem. Co? Kolca. Wolca sobie wbiłem. Jakiego kolca? A, wbiłeś? Taki, co dostaje pierdolca. Nie, no serio sobie wbiłem. Nie chcę do domu. Co ty gadasz, fajnie jest. Mówisz? Grubo, co? No, kurwa. Nie spodziewałem się, że będzie tak zajebiście, ła. Ale wspaniała w ogóle wyprawa, nie? Ja jestem w szoku, że po prostu tak się można dobrze bawić. Mówią, że w Polsce jak w lesie. Kurwa. Ła. No tego się nie spodziewałem, że to będzie tak. Ty, do domu no, bardzo. Ty, no on tak ci mówił, że to tak będzie? Tak. No, kamień jest nad rzeką. Rzeka będzie na dole tego wąwozu. Ja pierdolę. Boję się. Chyba dawno tą drogą nikt nie jechał. Nie? Chyba nie. No według tego, co wyczytałem w internecie, to ostatni raz przejeżdżały tędy rosyjskie wojska. Ale pięknie tu jest. Naprawdę no. Podoba mi się. Jedno trzeba przyznać, że jest ładnie. O kurwa jego, mać! Ha, żartowałem, sprankowałem cię. Ale refleks mam, nie? A, refleks chudego byka. A ten zamiast ten, coś tam, kurwa ten, to się tylko odwracał, czy już leży wyjebany, czy nie z tą kamerą? Pomocny Piotr. O, jest, jest! Jest? Jest! Jest, dobra, wracamy. Mamy to. Dobra, masz? Mamy, jest. Dawaj, przebitka jest. Tu jest chyba stromo. Ósmy pasażer. Czy nie lepiej, żebym ja sobie poszedł, żebym go znalazł? My robimy iglo. Wy tutaj sobie róbcie nagrywki, a ja idę. I ja znajdę. Uważaj na siebie, kochanie. I po was przyjdę. Przyjdę, to on jest tu blisko, więc ja po prostu zawołam. Uważaj, Marcin. Uważaj, Marcin, może się biwił nieśmiesznie. Tylko tam róbcie content. No to w czasie, kiedy mój kolega Marcin sprawdza, czy ścieżka jest bezpieczna, żeby sfilmować ten głaz narzutowy, to kolejna anegdotka. Wiecie, dlaczego dziewczyny nie lubią głazów? Bo się narzucają. Powiedz czemu? No. Widzisz go gdzieś? Psychotrop? Ale Marcina czy głaz? No, Marcina. Nie, ani tego nie widzę. A w sumie ty to tak możesz ten... Ja tylko widzę 50-50. Aha. O, widzę go. Jest! Szukam! To mały ten głaz chyba. Ty nie możesz go znaleźć. Niełatwo się tu chodzi. Nie, nie ma co tu schodzić. Dobra, chodźcie tutaj, ja kieruję trasą. Dawaj. Nie idziemy tak jak on, tylko pójdziemy sobie. Ja teraz będzie jeszcze tyłem schodził. Bokiem, kurwa. Oj, oj, oj. Oj, oj. Ale mam piękne włosy teraz na pewno. Ja szedłem tutaj na dół szukać kamienia, no ale znalazłem tylko taki tutaj przy rzece. Podejrzewam, że on jest albo gdzieś tam, albo w tą stronę, ale chyba w tą. Teraz czekam, aż oni zejdą do mnie. Trochę to pewnie im zajmie. I pójdziemy dalej. Idziecie? Idziemy, idziemy. Podziwiamy widoki. No przepięknie tu jest, tylko ślisko, mokro i naprawdę niebezpiecznie, bo się po tych liściach bardzo kiepsko się chodzi. Ach. Cholera! O, mięciutko tutaj jest, uważajcie! Piotrek, co ty robisz? Żeby was bokiem nagrywać, kurwa, nie same plecy. No, ale to musi iść z drugiej strony, bo ja mam ten profil gorszy. Tak? No. A to idź tyłem po prostu. A, no tak. Normalnie
Mokre drewno. Stawiam nogę w drewno i ono się rozpada, widzowie. Tak jest. Chodź, sajkotrop, tędy. To jest, o zobacz ty, to jest efekt cieplarniany. Cieplarnianych. No nie może być tak, że go nie znajdziemy, no musimy go znaleźć. A tutaj nawet to, że włączyłem roaming, to tutaj nie ma zasięgu na tyle, żebym mógł w ogóle sprawdzić, jak nawet tak on wygląda. Legenda głosi, że pod tymi liściami zakopany jest skarb. Skarb tego ziomala, co czytałem wcześniej. Nie pamiętam, jak on tam się nazywał. O kurwa! Kurwa, no uważaj! Uważaj! Ale to... Ogórki się rozlały. O, widzowie, to wszystko zobacz, dla was. Zobacz, chyba lepiej było pójść drogą, co Piotrek szedł. To wszystko dla was, nie? Ogórki się rozlali. O kurwa! Nie. Luiza, nie puszczaj się! Przed chwilą padał grat i było zimno i pochmurno, a teraz wyszło słonko i mamy pięknie. Może to ten kamień, ale chyba nie bardzo. Idziemy dalej. Trzeba będzie gdzieś przejść przez rzekę. O. Nie, no ale pięknie jest. O nie, o nie, o nie. O nie. O. O. O, zobacz, jak upierdoliłem buta. O kurwa, chinchy. A nie. Uważaj. To się nie liczy jako upadek. Ten statyw mnie przeważa, a ta górka mnie przeraża. Oła kurwa. No poczekaj, ja pierwsza. No idź, idź. Ale te moje Adidasy nie nadają się na lasy. Trzymaj. Trzyma. Podcinaj mi gałąź. Co? Czekaj. O, no, dobra. A! O. To nie on? O kurwa! Jest ten kamień! Nie słychać go. Nie ma, jak kamień w wodę. Kurwa. Nie myślałem, że będzie tak hardkorowo tutaj. Mokro, ślisko, grząsko, a dodatkowo nadal nie wiemy, gdzie on jest. Czy on jest za nami, przed nami, ale wydaje mi się, że jeszcze tam. Dobrze, że nie ubrałem Versace, widzowie. Kurwa. Łe. Ale super. Co to? O kurwa. Nie kręć tego. Co mamy kręcić? Ta co nie kręć? Płacimy mu za to, niech kręci. Oła. Tam się nie da przejść, musimy gdzieś przeskoczyć przez rzekę i zrobimy to tutaj. Po kamienia. Lepiej się wyjebać niż rozjebać. Dokładnie. Kurwa. Piotrek, czy ty mnie kręcisz? Mhm. Mhm. Kurwa. Weź się podeprzyj tym statywem. No w sumie o. Widzieliście, widzowie? No. Jaki, jaki piruet, no. To był tak zwany obertas. Tak. Wszystko dla was. Rozlali. O kurwa. O kurwa, chichy. A nie. To się nie liczy jako upadek. O kurwa. Nie, naprawdę powiem wam, że przepięknie tutaj jest. Tak, jest, tak. Jest ładnie, no. Dawno nie byłam w tak ładnym miejscu. Dobra, mam! Ma! Ma, powiedział, że dobra. Ma. Ma? To nagraj filmik i wracaj. Ale to jest kurde ładnie tej. Widzowie, chyba znaleźliśmy to, czego szukamy. Czyli trzeba przeprawić się przez rwącą rzekę. To ja pierwszy. O kurwa! A? On przeszedł przez to? No. A przez co? O kurwa! Kurwa. Ja nie... Widzowie, pamiętacie o tym? Mówiłem wam... O kurwa! Mówiłem wam w odcinku, że przyjechałem z kontuzją, więc jak się wpierdolę do tej rwącej rzeki, to wina kontuzji.
No ale za 150 zł, kurwa. Gorsze rzeczy się robiło. Za 150 zł? Nawet za mniej. Uważaj, bo to zdradliwe jest. No właśnie, jak moja była. Dobra, ja sobie obejrzę na odcinku ten kamień. Nie ma co. Jest? Jest, znalazłem, no. Weźcie ładny? To. Ładny. Mnie, najpierw. Kurwa, Pedrek, też tak długo przechodziłeś? Nie. Tak myślałem. Zdało się. Dawaj, Sajko. Daleko, Marcin? Nie. Kurwa, no i teraz presja, nie? Baba przeszła z kotletami, to ja nie przejdę? Ale wy macie dłuższe nogi. Ja mam takie same. Ale ty masz za to nogi statywu jeszcze do tego. Bo tutaj muszę nogę postawić, a nie dosięgnę. Kuba Lasik, kto by to przeskoczył? No kurwa, czekaj ta. Tu muszę dać kroka. Może chcesz, żebym ci podał rękę? Ten ma centralkę. No właśnie chciałem powiedzieć najgorsze, że ma centralkę, kurwa. Ten jaka satysfakcję ma z tą kamerą tam, kurwa. Poczekaj, czekaj. To a czekaj, ja, może na ten kamień stanę. Sajko, poczekaj. Nie, na ten. Wezmę od ciebie statyw i centralkę. Ty żaba, widziałeś, Piotrek, jak po kamieniu się skakała? Nie, którym? Z tego dużego skoczyła do tego małego. A długo się jeszcze będziesz z tym pierdolić? Jaki wstyd, kurwa. Dobra, poczekaj, poczekaj. Bo ja tu nogi nie dosięgnę, nie? Bo na ten muszę postawić nogę, nie? Weź statyw. O. I to, bo i to jest drogie. I centralkę weź. Pojedyncze. Ale ty to jesteś sprawny, kochanie. No postaw tu nogę. To tu? No, na tym kamieniu. O, patrz. I patrz, tu hop. Dobra, już jest chuj. Hop. Hop. Dawaj, odsłaniaj go, Marcin, odsłaniaj go. Wyobraźcie sobie, jak ktoś jest rozjebał z tym frajerem 60. I przejdzie przez kot. Nie. I ma zatargi z ekipą RTG, ekipa RTG. Tu się możecie schować. Nie przyjdą po nie was. Ma szans w ogóle. Nie ma szans. Wystarczy po drugiej stronie stanąć, tak. I chuj. I może faki nam pokazują, wiesz, tutaj, kurwa. I tak, no chodź. Nie, to ty chodź. Jak psy, jak szczekają w ten. Dobra, żartowałem. Prankowałem was, widzowie. Wiesz, bierz to, statyw i idziemy. Ja to już robiłem wcześniej, widzowie. Fajnie, gdyby tego nie było tak mokro, nie? Płetam. Ale jak cieplutko się zrobiło. No. Nie no, pogoda dzisiaj jest naprawdę szalona, płata tam figle. Bo jakby nie mogli tak samo jak tamtego, wziąć ten kamień, wyharatać i go tam przy asfalcie położyć. No. Nie? Nie lepiej by było? Ja nie wiem. Zrobili kolesiowi kamień jego imienia i nie można tam trafić. Może oni go nie lubili, może to był jakiś frajer. Tak. Kamień, do którego się zbliżamy, jest imienia Rudigera Etzdorfa, który był kiedyś administratorem majątku carskiego tutaj w Kadynach i podobno zginął w katastrofie lotniczej, kiedy leciał właśnie do Kadyn. No nie wiem, gdzie tu w Kadynach lotnisko było, no ale może kiedyś było, nie? 200 lat temu samolotem leciał. Nie no, to było ponad 100. 120, 130. To już Ryanair był. Kurwa. Kurwa, co to za jakieś gałęzie? Czekaj, dzięki. Jesteś w porządku. A ja no tak o tobie go dałem, kurwa. Sztywniutko, kurwa. I on jest tam na górze. Ale zajebiste wąwozy. Luisa. Gdzie? Tam. Musimy się tam skrabać na górę, widzisz? A skąd go widziałeś? Co? Gdzie go widzisz? No tam jest. Widzisz? Tam, o. Taki zielony. To jest to wystające w pośrodku? Tam jest ten kamień. Gdzie? To, kurwa, na pewno to jest to? To, tam, no. Co? Serio to jest to? No tam, no tylko musicie tam wejść. Kręcasz nas. Ale z tego, co udało mi się wyszukać w internecie, tutaj od zawsze panował kategoryczny zakaz wjazdu samochodem, dlatego to są wąwozy. No, był ciężki bonus. No, dobrze. Ej, zobacz, jak tam jest pięknie w tamtą stronę. No, na szczęście będziemy tam wracać, więc... Nie, już nie tamtędy. Wszędzie pięknie, gdzie nas nie ma. O, patrzcie, małże! No w końcu jesteśmy nad morzem prawie, małże. Nie? O kurde, no. Drewnolubne. Bo to są małże wegetariańskie. Ciekawe, w środku mają perły, czy bób na przykład. Bób. Uwaga tu. To błoto. Tu nie. Tu środeczkiem. Babrzysko. O kurwa. Ja pierdolę. Potnę się. O, to kamień.
O kurwa! O! Jest! Uważajcie, błoto tam jest, fuj. Tu jest babrzysko. Jest? Jest! Warto było przyjechać? Warto! Kurwa, wracamy do przylipki, mamy spierdalamy. Ale nie, naprawdę, powiem wam, pięknie to wygląda przy tym jeziorku i tak, przy tej rzeczce. Naprawdę. W wartkim potoku. Tak. W strumieniu. Super, ej, naprawdę, super. Elegancko. Ładnie, nie? No, dzięki Marcin, że nas zabrałeś tutaj. No. Bez ciebie byśmy tutaj nie przyjechali. To nawet tych 150 zł. On mi wszystko rekompensuje. Tak. Tu na dole są koordynaty. No nie jest łatwo tutaj dotrzeć, wariaty. Ale polecam. Kamień jest zacny. Naprawdę. Zjemy mielonego, nie? Moje tak, żony. Koniecznie. Zgłodniałem na podróż. A czemu no. Też jej kotleta? Co? Nie, nie skumałeś. Nie skumałem, nie, dobra. Ale wytłumacz. Wycofajmy nie. Się. Nie tłumacz. Wycofajmy się, bo tutaj stoicie wszyscy w błocie. Wycofajmy tak. Się tu. Na trochę wyżej, to tu będzie sucho. To wygląda jak z gry normalnie, jak grafika, jak słońce, RTX włączony. RTG. No, RTG. Ładnie. Mhm. Chyba najbardziej malowniczo zlokalizowany głaz narzutowy, który widzieliśmy. Mhm. A widzieliście sporo. No, człowieku. Człowiek nie jest taki, co nie na ten bolec, co wystaje. O, schował się cały. Aaa. O, weź tego kija w rękę. Jak szeptucha. Weź tego. Nie, no wardęga, zobaczcie. Ta. Ten nóż jak moja maczeta. Weź tym nożem daleka psychotropa. Bo on jak widzi ostrze, to jest jak czpachna na byka, nie? Ale to chyba pierwszy raz w tym odcinku cię widać. Chyba tak. Siema, widzowie. Bądź śmieszny, szybko. O kurwa. Szkoda, że nie nagrywałeś w nocy. Tam oj, to się działo. Nie było śmiesznie, tylko romantycznie. Kamień Rutigera Edstorfa zaliczony, tak? Tak. Super, nie? Warto było przyjechać. Kurwa. Opowiesz Gandziorkowi? Tak, jeżeli się uda wrócić, to opowiem. Kurwa, powiem wam widzowie, że... Jeżeli oglądacie ten odcinek, znaczy, że mi się udało wrócić do domu, nie? No, nam tak, a może ja mu nie. Może mi nie. A no za, ja no mam kontuzję, za. Przypominam. Ale pozdrawiamy Gandziorka. Pozdrawiamy Gandziorka. Serdecznie. Gandziorek miał być z nami, ale... Żałuj, kurwa, że cię nie ma. Żałuj. A który z was jest R, który jest T, a który jest G? No, R to jest ja, bo gruchała, a G jest nieme. Mhm. Czyli jest ruchała. T to jest... Kto to może być? No chyba Lasik, bo G to GSP, nie? No ta. Czyli Lasik. Tranzystor. A czemu Lasik są jest G? Wszyscy są G. Wszyscy są G. A czemu Lasik jest T? Bo zawsze mówię T. Tak go wołamy. No. Pozdrawiamy Kuba Lasika. Kurwa, ty powinieneś płacić im i mi za reklamę. Nie no, ale przecież on... A ty jemu, przecież on... Dlaczego mówimy, że on jest RTG? On cały czas na każdej konferencji pozdrawiamy na psychotropa RTG. Więc wiesz, no stary, no jeżeli... Powiem tak, każdy może krzyczeć RTG, bo to jest idea, to jest jak religia. Każdy może się z tym utożsamiać. Tak? Ale... Pan na rentgen? Zapraszam. Tak, dołączyć do RTG to jest ciężko. Po pierwsze trzeba z polecenia i po drugie ja muszę to zaakceptować. Musisz mieć dwóch członków polecających? A mógłbyś nas przyjąć? Nie, lepiej nie. My tacy obserwatorzy z ramienia Palhajsu. Tak na obok. Przykład Piotrek jest już, nie? No tak, całą noc się starał. Dobra, proszę Państwa, nie przedłużajmy. Bardzo piękny kamień Rutigera Edstorfa, warto było przyjechać. Gandziorek, Lasik, żałujcie, że nie przyjechaliście. Jeszcze muszę przedstawić ten głaz przecież. Jak to? Odczytać. Co byś czytał? Tytuły. Nie, tego to tak nie działa. Aha. To nie. Mhm. Proszę Państwa. Nie masz żadnej ciekawostki o nim? Jak nie będziecie mi przerywać, się wszystkiego dowiecie. Zapraszam wszystkich, wszem wobec, na przebitki Piotra Janczara, w którym zobaczycie głaz Rutigera Edstorfa oraz posłuchacie ciekawostek na jego temat. Zapraszam. Z petrograficznego punktu widzenia mamy tutaj do czynienia z gruboziarnistym granitem zbudowanym głównie z czerwonych i różowych skaleni. Bez problemu można dojrzeć rozproszone, okrągławe, szare kwarce oraz skupienia minerałów ciemnych. Amfiboli, piroksenów i biotytu. W 1930 roku w Erateku wykuto napis upamiętniający Rutigera Edstorfa, który od roku 1898 był administratorem cesarskiego majątku w Kadyna.
Dużo różnych rzeczy w życiu widziałem, ale tak ładnie zlokalizowanego głazu narzutowego jeszcze nigdy nie widziałem. I dużo kłód tu jest, dlatego zerkam pod nogi, żebym się nie przewrócił, a żeby Piotrek się przewrócił. Naprawdę bardzo ładnie, super było, wspaniale. I teraz musimy nagrać, nagrać nie musimy, musimy wrócić, ale nagramy jak wracamy, o. I proszę Państwa, tu widzimy wiatrołomy leżą, nikt ich stąd nie zabiera, one spokojnie sobie tutaj gniją i użyźniają glebę. Czuję się jak w internecie. Wszędzie kłody pod nogi, kurwa. Hubert, pozdrawiamy. Dziękuję bardzo. Tak jest. Polecamy kanał Hubi. A! Nie, prawie. Ale się zastanawiacie, gdzie jest Luiza. Luiza poszła do przodu, bo ona mówi, kurwa, idę. Luiza buduje kładkę dla psychotropa. Tak. Na rzece. Polecam, żeby wszystkim, żeby tutaj przyjechać i zobaczyć, bo przepiękne jest to miejsce, ale właśnie między innymi dlatego my jeździmy, żebyście wy nie musieli, nie? Tak. No, tak. No my byliśmy, już wszystko widzieliście, nie trzeba. I to w 4K, przypominam, widzowie. Tak, ale kurde, powiem wam, że no latem komary, kleszcze, pokrzywy, chynchy, już na pewno jest zajebane wszystko tutaj, zarośnięte w pizdu. Co tutaj tam? Można by zwłoki ukryć. Świetne miejsce. Dobra, Alan! Anal, dawaj! Nie wyzywaj mnie od Alanów. Kurwa. Alan! Ej, przecież ciebie będą do mnie mówić Alan wszyscy, kurwa. Tak? No, bo mało kto wie, jak mam na imię w ogóle. Alan? Anal! Jaki Alan? Jestem żółw TV! Dawaj. No czekaj, tu? Alarm! Tak. Alarm! Ja pierdolę. Tu? Tak, daj. Czekaj, ja sam. Albo dobra, masz. No, i teraz hop, pak. A, Piotr. Kurwa, dał radę. Widzieliście, widzowie? Kto by pomyślał? Jeszcze ze 4 razy byśmy przeszli, to by skakał jak gazela, kurwa. Hop. O. Człowiek w pracy. Cyk. Człowiek, no idźcie, bo ja tu już tak, żebym dobra. Nie wpadł nikogo. Daj, Piotr. O! Ślisko! No nie, tutaj jest naprawdę niebezpiecznie, bo jest chuj ślisko przez te liście. Ale Luiza miała dobry pomysł, żeby się tym statywem podpierać trochę. Pamiętajcie, widzowie, że mam kontuzję nogi. Kurwa. Chodźcie tu między drzewami, bo jest się czego łapać. Wygodniej się idzie. Ła. Kolec. Czy bolec? Stolec. Niesamowita to wędrówka. Teraz to ja czuję się jak Frodo, a nie Benek. Jakbym wszedł do Mordoru. Oko Saurona już widziałem kiedyś. Wszystko. Jest już ta droga tutaj, więc jeszcze chwilę tylko. Statywem się podeprzyj, Luiza. Dzięki. Ała! Kurwa. Jesteśmy przy drodze. A więc nie jest to droga bez powrotu, kurwa. Wieje, widzowie. I trochę się przechyla. Ła! Kurwa, man. Piotrek, uważaj, bo tu duża dziura jest. Drogą każdy lamus mógłby tutaj przyjść. To jest łapka. Tak. Udało się. Wubunio jest zmęczony, zasapany. Na odcinku pewnie tego nie zobaczycie, bo to tak montuje, to się wydaje, że on wszędzie wchodzi, skacze, salta, robi, kurwa. A on już jest tak zmęczony. Ja na przykład nie, widzowie, nie? Mimo kontuzji. Oła, kurwa! Oła! Kolce sobie wbiłem znowu. Widzicie, widzowie? Chuje nie widać. Nie ma lasu bez kolców, jak to mówią. Jesteś zawodnik MMA, kurwa. Ale kontuzjowany, tak? A no tak. No. Ciekawe, czy ten sportowy ci ładnie stoi na cegłach już. Tak. Byłoby śmiesznie. Oj tak, śmiechom nie byłoby końca. O. Byśmy musieli dzwonić po co? Po koło ratunkowe. Po gędziorka? A ty skończyłeś jakąś szkołę? Ja? No. No. Jaką? Podstawową. Tylko? Nie, no liceum. Ale skończyłeś? Skończyłem, tylko matury nie miałem, bo już siedziałem.
Udało się. Mówiłem, że was wyprowadzę. No, dzięki, Alan. Naprawdę, gdyby nie ty. Jak będziecie chcieli przyjść, to ta droga jest przy takim przewróconym drzewie. Tutaj jest tak. Ale to jak ten odcinek wejdzie, to drzewo już dawno zgniło. A nie. Co? No przecież to jest za 10 lat. No. Pamiętacie drinki? Jakie? Jak Lasik robi malinki. Co? Nie. No dobra, chuj. Co? Coś by było kotał, nie zrozumiałem. Powtórz, bo nie zrozumieliśmy. Czy pamiętamy drinki, co? Nie, nieważne. No powtórz, no. Głupie, kurwa. No powtórz. Nie, mogłeś słuchać. Słuchałem, ale się paplonisz. Bo to ja tylko do Marcina to mówiłem. Nie mówcie do psychotropa Alan, bo strasznie go to denerwuje. Tak. Chciałem was wszystkich na to uczulić, ale umówmy się, dobra? Że nie bądźcie chamscy i nie mówcie do niego Alan, bo on tego nie lubi. Dzięki Marcin, że to mówisz. Bo myślałem, że będą mówić właśnie, będę się denerwował, ale teraz to na pewno nie. No nie, no słuchaj, my mamy bardzo fajny kontakt ze społecznością. Ludzie nas lubią. I z marginesem społecznym, jak widać. No, my potrafimy się dogadać z każdym. Nieważne, czy to jest Kuba Lasik, czy Alan Gruchałan. Jesteśmy w stanie się dogadać z każdym. I umówmy się, że po prostu jakby zapominamy, jak on ma na imię i tytułujemy go tylko psychotrop. Albo mroczny władca ciemności. A psycho też może być? No psycho większość mówi, no. Tak? Psycho albo psycho. Byle nie Alan, widzowie. Nie, kurwa, nie, bo jak ty to dodasz, to będzie przejebane, nie? Będzie koniec, kurwa. A mi się Alan podoba. Bo to było dobre. To było takie zabawne, bym powiedział. Ale nie wiecie, o czym mówimy, bo on tego nie dodał do odcinka, widzowie, to longiem, słuchajcie, to nawet tam półcięcia nie było, nie? Cały czas jesteśmy. Na żywo, widzowie. Ale naprawdę, tutaj za pośrednictwem naszej kamery dziękuję panu leśniczemu, który nam wytłumaczył, jak dojść, bo szczerze, no, to byłoby słabo. Ty! Jest taki film, nazywa się Wrong Turn, nie wiem, czy kojarzycie. Rok temu? Wrong Turn, zły skręt, horror. I oni tam jadą, dojeżdżają do drogi, nie? I jest taki stary dziadek, który jest w zmowie z kanibalami, którzy mieszkają w lesie, taką pojebaną rodziną jakiś, coś tam rozrzucony od tysiącleci, kurwa, nie? Więc są pojebani. I oni się go pytają, w lewo czy w prawo? On tak, a, w prawo. I oni pojechali, wrong turn, dlatego wszyscy zginęli, nie? I teraz, a jak ten leśniczy? Włączcie telefony, bo ruskie, kurwa, nadają. Idźcie tamtą drogą, tu, tamtego. My chodzimy, a tam kurwa kanibale jakieś, nie? I w ogóle nasze auto stoi na cegłach teraz, nie? Tak, mogłoby tak być, nie? Tak. Jeszcze ta ściema z tymi ruskimi, że telefon trzeba wyłączyć. Może tak było, może on stał na tej bardziej dostępnej drodze, tam czekał na nas, a my jak debile przez te chaszcze, chynchy, kurwa. Ha. Szukaliśmy przeznaczenia, też był taki film. Jak będziecie mieli tutaj zamiar przyjechać? To nie wyłączacie telefonu. To nie wyłączacie telefonu, bo nie wiadomo, czy to jest, akurat nie jest jakaś podpucha. I kupcie takie te śruby, co, żeby nie ukradlić alufelk, nie? No. Na trytytki. Najlepiej Uberem tutaj przyjeżdżać. Na tyrtytki. Kochani, dotarliśmy do samochodu, nie stoi na cegłach, wszystko wydaje się na pierwszy rzut oka w porządku, ale nie spuszczamy z tonu, nie zatrzymujemy się, wsiadamy, pędzimy w kolejne miejsce. Wiem, mówiłem, że zobaczymy dzisiaj trzy głazy i słowa dotrzymam, ale zanim pojedziemy zobaczyć trzeci głaz, to zapraszam w okolice miejscowości Tolkmicko, gdzie zobaczymy wieżę widokową, specjalnie dla Piotra. Och, Luisa, szybko! Zapraszam. Jesteśmy na obrzeżach miejscowości Tolkmicko, ponieważ zmierzamy tam, na szczyt wieży widokowej. Ponieważ ze szczytu tej wieży można zobaczyć rezerwat Dolina Stradanki. Stradanka to rzeka, która tu wypływa gdzieś z tych lasów i wije się gdzieś tutaj. Mam nadzieję, że ją zobaczymy. Po drugie, widać ze szczytu Zalew Wiślany. Teraz jakby zobaczymy mierzeję, ale z drugiej strony. Po drodze, kiedy tu jechaliśmy, to przejeżdżaliśmy przez Kadyny. Tam, gdzie właśnie był ten majątek cesarski, którym zarządzał m.in. Rüdiger Etzdorf. I powiem wam szczerze, wszyscy się przybiją, że Kadyny są przepiękne. Zajebiste. No dawno nie widzieliśmy tak pięknej naprawdę miejscowości. Naprawdę zajebiste folwarki. No. Uwaga! Czuć tutaj luksus. To jest na kostka, nie? No. I kurde, naprawdę aż nabrałem ochoty przyjechać kiedyś do Kadyn i obiecałem mojej żonie, że zabiorę ją kiedyś prywatnie, tak bez kamery. Mam nadzieję, że ze szczytu wieży będzie dużo widać. Pomysłodawcą tej wieży jest gentleman, który jest również właścicielem tej ziemi. Wieża znajduje się na prywatnym gruncie, ale ów pan, jak na razie, nie pobiera żadnych opłat i można tutaj sobie śmiało przybyć. Teraz zaczną się wycieczki pewnie po naszym odcinku, za 10 lat. Czyli mam rozumieć, że gość prywatnie sobie postawił wieżę,
po to, żeby ktoś za darmo mógł się delektować widokiem. Tak, dokładnie. No prawdziwy altruista, filantrop. Oczy jestem pozdrawiamy tego pana. Tak. Ale za wieżę na pewno nie zapłacił, tylko on zaoferował pewnie... Tak, ładno... no widać, że jest tablica z Unii Europejskiej. No, a, no ta. Już to jest ładny widok, a to dopiero z wieży. O. Kurde, faktycznie. Jednorazowo na wieży może przybywać maksymalnie 6 osób w czasie nie przekraczającym 20 minut. Zakaz hałasowania i niszczenia sprzętu. A, trzeba mieć odpowiednie obuwie. Nie pomyślał nawet. O kurwa mać, widziałeś to? Nie. Kurwa, zasłoniłem. Prawie się zabił. A pamiętacie, że ja mam kontuzję. I gdzie jest ta stradanka? A może już padła do morza? Tam jest jakaś woda. No, coś tam jest. Mierzeja Wiślana, Zalew Wiślany. Kurwa, kawał wody, co? No naprawdę. A propos Mierzei, ciekawostka. Patrzę teraz na te budynki, więc co robię? Mierzę je wzrokiem. Ojejku. Mocny bonus. Tak, ciężki bonus, no to prawda. Kurwa, znienawidzą mnie. My złazimy na dół, pakujemy się do fury i jedziemy kawałek dalej, żeby zobaczyć jeszcze jeden głaz narzutowy, trzeci i ostatni w tym dniu. Coś wspaniałego, hat-trick taki głazowy. A teraz wy, w tym czasie, kiedy my będziemy jechać, zobaczycie ujęcia z drona. Piotr tu polata, ogra trochę wieżę, trochę Mierzeje, trochę Dolinę Stradanki, trochę Tolkmicko. Ach. Kurde, będzie się działo. Zapraszam. Tomasz na miniaturkę po prostu, zobacz jak on wygląda tutaj z tą chmurą. O kurwa grubo, nagrywaj to. Już nagrywam. Ale zajebiście on wygląda tej. No. Kurwa no ma. Proszę Państwa, jesteśmy kilkaset metrów na zachód od miejscowości Chojnowo. Kilkanaście set? No. Proszę Państwa, znajdujemy się... Znajdujemy się kilkanaście set metrów na zachód od miejscowości Chojnowo. Jesteśmy w tym przepięknym bukowym lesie i przemierzamy tą drogę, która będzie wynosić aż 2 km. Dlatego zostawcie łapkę w górę, dzwoneczek i suba. Wiadomo. To wszystko dla was, widzowie. Dokładnie. No i pamiętajcie, oznaczacie Alana, ale psychotropa, nie mówcie nigdy Alan. Kurwa, nie zaczynasz znowu tego wątku, nie? Nigdy w życiu nie mówcie do niego Alan, strasznie tego nie lubię. Dlaczego? Nie? Dlaczego? Nie wiem, co ty nie lubisz, Alan? Nie, to nie tak, że nie lubię, po prostu... No ja mam takie swoje fetysze, jakby wszyscy ziomale... Rozumiem, że do twojego imidżu nie pasuje Alan, nie? Nie, jest takie miękkie to imię, nie? Róża mówi po imieniu normalnie, czy tam moja, czy tam wiesz. Jakby to był Aran. A Gandziorek? Nie, no mówi psycho, nie? Tak? Psycho, kurwa, weź do mnie przyjedź, bo rozjebię tą babcię zaraz. Kurwa. Wesoło tam w tym RTG, nie? No. O, a ja, historia z życia, widzowie, na przykład ja od tygodnia w domu nie mam ciepłej wody, ponieważ kobieta, która wynajmuje nam mieszkanie, nie przedłużyła umowy na licznik. O! I przyszli do mnie gazownicy i zabrali licznik i ja tak mówię, że co, że wymieniacie ten licznik czy coś? On mówi, że nie, nie ma umowy przedłużonej. Ja mówię, aha, no okej. Okay. Ja mówię, a to, że nie będzie ciepłej wody? Oni mówią, że nie. I od tygodnia mije się w garnku. Musimy mieć duży garnek, kurwa. Gotuję sobie w garnku to ci, wodę. To kurwa, ten wyjazd z nami zajebiście wleciał. Mogę się umyć, tak, podróżnicy na człowiek. Co lepsze, najpierw myję w tym garnku dupę, później gotuję róży zupę. Więc ona z domu, to jest taka, jak wiesz, jak taka miska, co tam stare nogi moczy. Tak. W ogóle później stara sałatkę warzywną robi. Tak, sałatka warzywna, klasyka. To no. Miałem taki swój garnek.
Także taka to tu historia. Tu zobacz, jakie drzewa są wielkie, kurwa, Piotr. Jasny gwint. Czekajcie, to jodła jakaś czy świerk, nie znam się. Na pewno Luisa dzisiaj jodła. Kurwa, no weźcie, no dobre to było. Ja też chciałem jakby, żeby wybrzmiało, jakie poświęcenie z mojej strony to jest, że my te depresje dzisiaj odwiedzaliśmy wczoraj i dzisiaj, ponieważ ja jestem psychotropem, a psychotrop to antydepresant. Tak, wiemy. Także musisz tutaj postawić śmieszny czara, kurwa, to to lepiej wybrzmi. Aż jestem ciekaw, ile, w jakim miejscu w życiu będę, kiedy odcinek wyjdzie, nie? No, mam nadzieję, że nie u schyłku. Może będę już sławny i powiem, wiesz, będę takim w chuj sławny, bańka na nic, powiem, ty Marcin, nie weź tego, nie wypuszczaj, bo wiesz, partnerzy, te sprawy, sponsorzy, nie? Ta, no ja mam teraz content family friendly, nie? Tak, to nie może tego być. Kiedyś byłem na survivalu, to tam było lżej, kurwa, niż falhajs, nie? Ale na obozie byłem takim survivalowym. Żaby musieliśmy jeść. Naprawdę? Żaba TV. No? Znaczy łódka. Obierało się tylko je ze skóry i się jadło. Nice. No. Ale surowe, i ile taki czy obóz surowe, surowe, surowe. Drogi taki obóz? Nie pamiętam, bo to mnie, ja byłem wtedy małolet. To mnie ktoś wysłał akurat, nie wiem, to ze szkoły było coś takiego. Coś w tym stylu, nie? Zresztą tam bym nie pojechał, jak ja nie wiedziałem, gdzie ja jadę, kurwa. Myślałem, że jedziemy na jakiś wywczas. Kurort, kurwa, basen, palmy. O nich żaby. No ale to jak we Francji, no. Żabie łódka. Może jeszcze by mi się trafił, nie wiem, romans z Dodą, kurwa. W Hyde Parku, jak mówiła, jakich facetów lubi, to opisała dokładnie mnie, nie? Tak, wysportowany, umięśniony, pewny siebie. No to tylko, że wysportowany nie jestem. Że mam dobre buty. Tak. Zaraz będzie morze, jo? Czy nie? Nie. No myślę, że plaża będzie. No ale jeszcze trochę, no to kurwa. Ale to będzie morze, czy nie? Nie, to będzie znowu ta plaża ze słoną. Słonawo-wodny. Dobra. O mój, runa psychotropa, kurwa. Nie? Zobacz, jesteśmy wszędzie. Mhm. Dotarliśmy, proszę Państwa, na parking rowerowy. Tylko teraz zasadnicze pytanie. Jak dotrzeć do Głazu? Bo Głaz jest tam. Byłem przekonany, że właśnie tu stąd, skoro tu jest parking, będzie trasa, ale może tutaj może coś zobaczymy na mapie, nie? Nie, bo to jest ten wschodni szlak rowerowy Green Velo. Mapa szlaku, a nie tego, co jest tu. Nam pokazuje, że niby wiesz tu, a to umowne jest, nie? Aha. Jest tu. Aha. Tutaj jest jakby tak trochę, tak mi się wydaje, nie? Nie jest tutaj tak? Może? Dawaj. Gdzieś musimy iść. Dobrze, że wzięliśmy Luizę ze sobą. Ona wypatrzyła tutaj, że tu jest coś a la ścieżka. My już dzisiaj a la ścieżką jedną żeśmy szli. I było dosyć hardkorowo. Ale dotarliśmy do celu. Więc dzisiaj po raz drugi pójdziemy a la ścieżką. Mam nadzieję, że ona nie zniknie gdzieś zaraz. Ktoś tu kiedyś czymś jechał. Brawo. A nie tu? Bo ona wydaje mi się, że tu ta ścieżka idzie. Nie, Piotr, zobacz. Możemy iść tam, ale wydaje mi się, że tu jest droga. Marcin, tam jest woda, obojętnie którędy, w stronę Białego. No ale na samym końcu może być zajebiście strome urwisko, nie? Ale wolałbyś spotkać w lesie strome urwisko, czy stare kurwisko? Na kac hardkorowy najlepszy głaz narzutowy. Oho! Jak to mawiają pradawni górale. Widzę, że jesteś w formie. Kiedy wracasz do rapu? No ja, wiesz, od małego pisałem fraszki, wiersze i tak mi zostało. No to jesteś niezły artysta. No. Ja nie wiem, że te głazy narzutowe, to one nie mogą być w jakichś bardziej przystępnych miejscach, nie? Ale naprawdę, no. Na jeden musieliśmy się wspinać, na drugi musieliśmy schodzić do dołu, przeskakiwać przez rzekę. Teraz znowu wchodzimy do dołu i będziemy przemierzać plażą. Ale pomyśl, że komuś się chciało taki kawał tachać i narzucić tutaj, nie? No lądolodowi, skandynawskiemu. On mądry, on wszystko. Kamień, który właśnie idziemy zobaczyć, jest świętym kamieniem Prusów. I to właśnie Prusowie otoczyli ten kamień... Kurwa. I to właśnie Prusowie otoczyli ten kamień kultem. I na tym kamieniu składano ofiary, między innymi z ryb, dla bóstwa urodzaju i płodności, kurkę. Wiecie już z naszego programu, że praktycznie każdy głaz narzutowy ma jakąś legendę, nie? Że to jakoś tak różni ludzie w różnych czasach i w różnych miejscach napotykali głazy narzutowe i zawsze traktowali je w sposób szczególny. Tak, jest coś duchowego w głazie. Jest coś duchowego w głazie i to jest ta magia płynąca z głazu, którą my poczuliśmy i dlatego jesteśmy ambasadorami głazów narzutowych w Polsce i nie tylko. I nie tylko, no. Dlatego, że... Kiedy? Kurwa. Pokażemy wam jeszcze głaz narzutowy, który leży w innym kraju niż nas. Ale nie wyprzedzajmy faktów. Może ten odcinek już był. Całkiem możliwe, że już był nagrany. Przed nami Zalew Wiślany i plaża.
Tutaj możemy zobaczyć, jest stara, już nieużywana trasa wąskotorówki, która tutaj wzdłuż zalewu sobie śmigała. Stoczy to was tak jak kręgle pozbija. Wygląda na dość szeroko torówkę. Nagrywaj ich, patrz. Idą. Aha, to jest niedoczekanie wasze. To jest kącik, który nazywa się narobiłem kału i idę pomału. Ja jeszcze nie wspominałem o tym, ale ja mam kontuzję. Alan, nie ma problemu. Poczekamy. A, nie już mi nie mówić do ciebie Alan, bo nie lubisz, jak się mówi do ciebie Alan. Nie wspominałem o tym, ała, że mam kontuzję. Bo nie będę jak pała ciągle się tłumaczył kontuzją. No tak. Zobacz, jaka muszla wielka. Kurwa, podniesiesz? Jakaś? A ty? Ale grzyby ładne. Nie. Ja też nie. No podnieś. No zareglowana a ścieżka jest. A tam ślimak jest? Nie ma. Jest. Idziemy dalej. Nie, to piesek jest w środku. Turuk. Nie trzymaj. Dla ciebie. Nie, ode mnie. No na, do ogródka sobie weź. Chodźcie tutaj. Ty, to jest prawdziwy ślimak tam jest w środku. No mówiłem. A jaki miał być? A, sztuczny? Co? Ślimak, pokaż rogi. Położyć go tutaj. Ła, kurwa. Ładne, ty masz kontuzję, mordo. Powiem ci, że po dzisiejszym to już nawet nie jedną. Ła! Psychotrop, zabijesz się. Psychochłop. A powiem ci, fajną tą torbę masz, naprawdę? No? No fajna jest. Nowa kolekcja. Tak. Jeszcze jej nie ma, widzowie, ale jak odcinek wyjdzie, to każdy z taką będzie zapierdalał. Tu zejdziemy. Przychodzisz, ale tu zejdź? Ha! No to super. Patrzcie, widzowie. Nie kameruj teraz. O kurwa! Przed wami! Przed wami! Ale pięknie tu jest. Och, uwaga, bo tu jest pręt. Kurwa, mać. O! Wspaniale. Ale ładnie. Widzisz go? Ale bym tu sobie ognicho zrobił, albo grilla. To on? O, jakie tu kamyszki te są. O kurwa, ty! A jaki duży! Gdzie? Za dużo przeklinam, ale to z podniecenia. O kurde! On jest w wodzie. No. Kurde, belek. To my do niego nie dojdziemy, Piotr. A, kto nie dojdzie? Ten nie dojdzie. Jak widzicie na załączonym obrazku, Kamień Święty Prusów, albo Święty Kamień Prusów, albo Prusów Kamień Święty. Każdy mówi jak chce, a ja jestem pierdolnięty. Widzimy, że kamień jest w wodzie, więc my nie możemy do niego dotrzeć. Ale właśnie po to psychotrop niesie tą tajemniczą torbę. I ona już przestaje być tajemnicza, bo jest zawartość. Rękawki mam. Poznać. Tam są wodery, w których Piotrek brodził w jeziorze Lynn-Fanfach w Walii. Powiem wam, że wiele rzeczy w życiu widziałem, ale takiego głazu narzutowego w wodzie to jeszcze nie widziałem. No a to jest pierwszy głaz narzutowy, który mamy przyjemność podziwiać, który jest w wodzie. Oła! O! Było blisko, kurwa. Podobno na tym kamieniu Prusowie składali ofiary i podobno od północnego zachodu można zobaczyć wydrążoną taką misę ofiarną. Ja tego nie zobaczę, ale Piotr, jak założę za chwilę wodery, to chyba mu się uda. Bo woda tam, tak mówią, że sięga do kostek. Podasz mi? Chętnie. To chodźcie tutaj, za parawanem Piotr się przebierze, tak nie? Jest. Około 15 tysięcy lat temu kamień posiada obwód 13,8 metra, wysokość około 2,2. Górna część kamienia posiada wgłębienie w postaci czaszy. Od najdawniejszych czasów kamień był przedmiotem kultu, a w jego czaszy aktualnie panującym bogom składano ofiary w postaci ryb. Jedyna okazja, kiedy Asterix robi cosplay Obelixa. Tak. Wolnie od takie pointy. Dobre są, co? Przed wami! Piotr, uważaj. Bo się połamiesz kulosy i ja będę to musiał włazić. Daj rękę. O. I przekaż, dotknij ode mnie kamień. Dobrze. Dobra? Och, kochani, trzymajcie kciuki, bo... Będzie dobrze. Będzie dobrze? Nie. Kciuki. Będzie dobrze. To musisz trzymać, nie do góry mieć. O, no dzięki. Właśnie. Idę, dobra. I. A to może kurwa tyłem, czy nie? Nie, bo się potniesz, się z kamerą przewrócić. A ja tam uważaj, bo tam jak spadek jakiś jest na przykład, to będziesz bogaty. Woda jakby tutaj jest taka cieplejsza niż przy brzegu. Znowu czuć jakiś magiczny magnetyzm. Niesamowite. Taki jest nabrzmiały. O, jak jest?
Ale zajebiście! Zimno? Nie, tu jest... przy kamieniu jest ciepła woda, nie tak jak przy brzegu, wiecie? Tam sikał ktoś. Nie pierdol, tylko nagrywaj tam. Nagrywam, nagrywam. Szukaj czaszy. Wyczuwam biotyty pod palcami. A wibruje? Trochę, no. Idę zobaczyć z drugiej strony. A jak mu tonął, nie wyjdzie już? Jakieś pęknięcie. Och, ale czuję ekscytację, kochani. Jest, jest Piotr. To jest bohater. Jak? Jest czasza? Muszę sprawdzić, czy to, co widziałem, to była czasza. Zobacz pod spodem. Tu jest chyba jakaś czasza, wiesz? Nie słyszę cię, co mówisz. Coś tutaj jest. Jeszcze wyżej, jeszcze musisz. Nie weszłeś. Tyłem po zalewie. Zajebiste. Ale on jest odważny, nie? Wlazł byś, tak? Nie, ale jaki on jest w ogóle wysoki, zobacz, że on spod tej wody wystaje. Tak, nie? Jaki on jest odważny, ja naprawdę, że ten chłopak się niczego nie lęka się. Patrz, jak prawie się po wodzie jak Jezus. Tak. A wiesz, długie włosy? Prąd go mógł porwać zawsze. Szupak ukąsić, no tu... Nie wchodź, Piotr! Szkoda nie kamery! Się wyjebiesz się! Drabinę powinniśmy wziąć! Następnym razem, chodź! Tak? Pochłoń energię z kamienia i nam oddasz ją, chodź! Dobra, to dwoma ręcami zrobię! Bohater, na którego nie zasługujemy. Ja to mu zazdroszczę, nie? No. Jak on to zrobił, jak on tam wyszedł, nie? Ale ekscytacja. Tak? Dotknijcie. Ach, no. Daj trochę. Prawie jakbyśmy my dotykali, nie? To jest to, jest. Dobra, wyłaź z wody, Piotr. Proszę Państwa, kończymy powoli ten odcinek. Przepraszamy, że był tak długi. Przepraszamy za obecność psychotropa. Ale mam nadzieję, że się, że taką rekompensację wam sprawimy. I po prostu Janczar odpali drona. Schowamy się w krzakach i Piotr będzie latał. I nas szukał. Dookoła tego kamienia, może wtedy ujrzymy tą czaszę. Dodatkowo Piotr się wzbije do góry, na dół, no będzie się działo. No i jak wam się podobały przebitki Piotra Janczara, dronowe? Bardzo! Bo mi się bardzo podobały, chociaż ich jeszcze nie super widziałem. Były. Ale kiedy wysłyszycie te słowa, to ja już jestem po montażu tego odcinka. Powoli kończymy tą wspaniałą, dwudniową przygodę. Czas wracać do domu, psychotrop do ukochanej, ja z ukochaną do domu. Kiedy już to oglądacie, to ja jestem singlem znowu, także dziewczyny, na kontakt małpa.palhajs.tv wysyłajcie nudesy. Mogą wysyłać, tak. No, tak. Na tym nie pokażesz. Dopiskiem psychotrop. Tak. Nie, mi dziewczyny nie wysyłają. Człowiek teraz pojedzie do domku, wykąpi... A nie, bo nie mam wody. Wiecie, jak nazywa się nordycki bóg płodności? Wibrator. Teraz to wymyśliłem, widzowie. Jeszcze wyżej, jeszcze musisz. Dobra, taka cipcia. O! Jestem dendrofilem. Nie tak wyobrażałem sobie swoją drogę na szczyt, kurwa. To takie metaforyczne wyjście z depresji. Oła! Z samego dołu na sam szczyt. O tak. To jest taki ostatni zapis psychotropa, kiedy jeszcze wyglądałem normalnie, miałem jakichś fanów. Jak ten odcinek wyjdzie,
Cóż, dawno pewnie będę na samym dnie. Niżej nawet niż w Marzęcinie. Ale to nic. Bo liczą się wspomnienia. To prawda. Wspominajcie mnie takiego, widzowie. Uśmiechniętego, spoconego. Mokre buty i skarpety. Ciekawe. Czy jak będę ten odcinek oglądał, to będę grubszy czy chudszy? Pewnie się uleję jeszcze bardziej. Chyba, że będę miał main event w MMA, to będę trenował. A jak ktoś byłby królem i by mieszkał tutaj i zarządzał tym lasem pełnym buków, to byłby booking. O kurwa! Dotarliśmy do parkingu. Ten odcinek zaczął się pod tojką i pod tojką się zakończy. Alan, dziękuję ci bardzo, że wziąłeś udział w naszym programie. Mam nadzieję, że było warto, że nie żałujesz, że się dobrze bawiłeś, że zobaczyłeś fajne rzeczy. Więc dziękuję ci, przyjacielu Alanie, nasz drogi, bardzo. I z tej okazji przygotowałem do ciebie mały prezent. Niespodziewanka. Tak. Nie spodziewałem się, Marcinie. Tak. Książka. Aha. 60 odgłosów zwierząt ze wsi. No Niko. Nie mogę przyjąć, Marcinie, tego prezentu. Dlaczego? Ponieważ tych odgłosów jest 60. Ale słuchaj, to wysłuchamy tylko 59. 59. A no ta. Dobrze. Alanie, jakbyś mógł tu zademonstrować naszym widzom. O, proszę. O. I teraz wybierasz zwierzę, no. Czyli moja dziewczyna najpierw. Świnia. Mocno no, musi. Już poszło. E? O. Krowa. Rolnik. Kurwa, moje pole. Ej, można to poukładać. Powiem ci, że nigdy nie dostałem takiego super prezentu. A pokaż do Jarkę. Gdzie do Jarka? Na dole. O, jest... Od go ściągnięcia to było. Nie, mleka wpadającego do tego, zasysania. Do biodra. Zasysania. Włączyć stronę. Aha. A tamną trzeba wyłączyć? Nie. Używałeś, co? No, musiałem przetestować. Teraz na przykład weźmy strusia, nie wiem, jak struś robi. No. Struś robi... O, dzień dobry. Pokaż jajko. Serio? Weź odsłoń słońce. A. Gdzie jajko? Jajko nie... Ej, jest jajko! Ano ta. Ano ta. Zajebiste, no. Nie no, naprawdę. Najlepsza grająca książka, jaka dostałem w życiu. To może z tego sample do nowego kawałka wziąć. Tu. Ano ta. Trochę technologii, wiecie co wie. To jest... Tak wygląda bitmaszyna psychotropa. Nie no, wspaniała, naprawdę wspaniała. Będziesz... ciekawe co Gandziorek powie, jak zobaczy, że przyjął taką książkę od nas. Dawaj, Stracha na wróble. On jest bardziej na minę mi pakuje, nie? Co? O, dawaj, pokazuj Strach na wróble. I gdzie podkowę. Jest Strach na wróble? No, no tu. Włącz stronę. Stronę najpierw tu. Ano ta. Tu. Gdzie on jest? Gdzie? Tu. Musi być dźwięk najpierw. O. O? Na moim Instagramie psychotrop.666 wstawię całe, wszystkie 59 dźwięków. 59 dźwięków. Dawaj podkowę. Podkowa. Włącz stronę. Słuchajcie, oni sobie to będą przeglądać. Nie, on nie wrzuci tego na Instagrama, bo nie będzie potrafił włączyć stron. W tym odcinku Palhajs TV, niestety, to już wszystko. A w następnym zobaczycie... I na koniec, jak zwykle, krótkie info o naszym Patronite. Na dzień dzisiejszy mamy już tylu patronów, którzy wspierają nas miesięcznie taką oto kwotą. I specjalnie dla was Psychotrop zaśpiewa refren swojej piosenki, a kapela jakiejś. Haluksy, haluksy, haluksy. Słyszałeś to? Nie, to twoja piosenka? Tak. Ale cały refren zaśpiewaj. A ja nie znam swoich tekstów i mówię poważnie. Zawsze jak grałem jakieś koncerty, to się tam musisz to zaśpiewać. Tekstowo.org i dawaj. Mogę zaśpiewać ich troje, klasycznie. Śpiewaj, no. Czy wiesz, malutka, może jak ciebie mi brak? Czy czujesz to, co ja, gdy jestem sam? Jestem opętany jak w niewoli pies. Kto jestem, uwijen, wiesz? Nie ma takich prostych słów, co oddadzą to, co boli mnie.
Czy czucie mam, że jednak spyta ktoś, czy ta bajka się nie skończy? Źle. Dziękuję. Dziękujemy, proszę Państwa. To była wspaniała... Nie, masz. Alanie, jeszcze raz dziękuję Ci za udział w programie. Dzięki, że odwiedziliście mnie do domu. Nara. Także no. Gandzior, wróciłem. Kurwa. No właśnie, właśnie, nie bój się. Gandzior śpi. Kurwa, nieposprzątane. O nie, zostałem sprankowany. Proszę Państwa, koniec tego odcinka. Zapraszamy na ten. Na napisy. A kurwa, a kurwa, a kurwa. Ała, ała. Ała. Ładnie, o, kurwa. Nie? Kurwa. Jestem kurwa antytalent, nie? A kurwa, a kurwa, a kurwa. O, damy radę. Ale wspaniała w ogóle wyprawa, nie? Jeszcze raz. A kurwa, a kurwa, a kurwa. Ała, ała. Ała. O kurwa. O kurwa chinchy, o kurwa chinchy, o kurwa chinchy. Ała, ała. Ała. O kurwa, o kurwa, o kurwa. A kurwa! Pamiętajcie, widzowie, że mam kontuzję nogi. A, żartowałem. Ała! Ała kurwa! Ała kurwa! Ała kurwa! Patrzcie, widzowie. Ała! Ja jeszcze nie wspominałem o tym, ale ja mam kontuzję. Ała! Ała! A kurwa! A kurwa! A kurwa! Zazdrościcie, kurwy, to? No tak! Ała! Teraz dziwię się dostępy do pornoli.